Witam wszystkich braci tutaj zgromadzonych i tych, którzy są z nami w internecie. Moni, visi sveikiname, kurie čia yra, Merono gatvė 26 B, taip pat, kurie internetu mus stebi. Temat jest znany. Dlaczego wierzę w istnienie Boga? Tema mums aiški, paskelbta buvo. Kaip suprasti ir kaip įrodyti, kad yra Dievas? Kaip suprasti ir kaip įrodyti, kad yra Dievas? Arba kodėl aš tikiu Dievo egzistavimu? Będę chciał powiedzieć ze własnego punktu widzenia, dlaczego ja wierzę w istnienie Boga. Ir norėsiu pasidalinti asmeniškai, sako, kodėl aš tikiu Dievo egzistavimu. A zacznę od tego, że przekonanie kogokolwiek, że jest inaczej niż ta osoba uważa, wierzy, w sprawach światopoglądu jest bardzo trudne. Labai sunku ką nors įtikinti, kad yra kitaip, nei jis ar jį galvoja pasaulėžiūros klausimais. Bo cechą natury ludzkiej jest tak, że 95% ludzi, którzy mają jakieś zdanie na jakiś temat, ma to zdanie dlatego, że tak lubią, że tak im się podoba. Nes apie 95% žmonių turinčių šiuo klausimu kokią nors nuomonę, turi ją ne dėl to, kad jie įsitikino, kad yra taip ar kitaip, o todėl, kad jiems dėl kažkokių priežasčių taip patinka. Podjęli decyzję, że podoba im się taki pogląd albo inny pogląd i są najczęściej głusi na wszystkie inne argumenty. Jie nusprendė, kad teikia pirmenybę šiai pasaulėžiūrai, o ne kitai pasaulėžiūrai. Ir lieka kurti visiems kitiems argumentams. Jeżeli mamy sytuację dzisiejszą, o której mówimy, czyli jeżeli mamy osobę niewierzącą, która nie wierzy, że Bóg istnieje, jeigu turime tokį asmenį, kuris netiki, kad Dievas egzistuoja, to sytuacja jest, przekonanie takiej osoby jest jeszcze trudniejsza. Tai yra dar sunkiau įtikinti, nes tada susidurime su žmonėmis. Po pierwsze dlatego, że tak jak mówiłem, postanowili wierzyć, że Boga nie ma. Tak wolą. Jie taip nori ir taip nusprendė tikėti, kad Dievo nėra. Nie mają żadnych dowodów, że Boga nie ma. Jie neturi jokių įrodymų, kad Dievo nėra. To właśnie też chciałbym podkreślić, że ci, którzy nie wierzą w Boga, nie potrafią udowodnić, że On nie istnieje. Tie, kurie netiki Dievu, jie nemoka įrodyti, kad Dievas neegzistuoja. Nikt nie dostarczył na to dowodów i nikt tego nigdy nie dostarczy, takich dowodów. Nieks nie pateikė tokių įrodymų ir nieks nepateiks tokių įrodymų. Bo żeby udowodnić, że Boga nie ma, trzeba było być samemu Bogiem. Nes kad įtikinti, kad nėra Dievo, reikia būt tokiam lygmeni, kaip pats Dievas yra. Bo taka osoba musiałaby umieć wszędzie dotrzeć, w każde miejsce we wszechświecie. Nes toks asmuo turėtų sugebėt visur nueiti. Musiałaby wszystko zobaczyć w tym wszechświecie. Turėtų viską matyti, kas yra visatoje. I to nie tylko wszystkie rzeczy widzialne, ale także wszystkie rzeczy niewidzialne musiałaby zobaczyć. Nes tos matomus dalykus, bet ir nematomus, dvasinius dalykus. Bo każdy chyba przyzna, nawet ateiści muszą przyznać, że istnieją rzeczy, których nie widać. Nes net ateistai turi pripažinti, kad yra dalykų, kurių nematyti. Bo wszyscy na przykład oglądamy telewizję. No, pavyzdžiui, visi žiūri telewizorių. Słuchamy radia. Klausomės radio. Rozmawiamy przez telefony komórkowe. Mobiliais telefonais kalbame. Ale przecież te urządzenia nie są żadnym kablem połączone z kimś innym, ani z czymś innym. Bet tie kabeliai, su kuriais mes lyg tai nėra sujungti te telefony kabeliais, o mes bendraujame. W jaki zatem sposób informacje, obraz i dźwięk docierają do nas z powietrza? Ir tas garsas oru ateina pas mus. A przecież jakiś środek te informacje przynosi do naszych anten i do naszych telefonów. Ir taigi yra tam tikri dažnai, kai kuriuos ateina tas signalas. Nie widzimy tego, a to istnieje. Ten przekaźnik, ten środek transportu w postaci jakichś fal istnieje. Egzystuje i siostruwas, egzystuje i bangos, i rymtuwas. Druga trudność w przekonaniu kogoś niewierzącego, że Bóg istnieje, jest następująca. Antras dalykas apie įtikinimą. Oczekują,
że jeśli chcesz mi udowodnić, że Bóg istnieje, to dostarcz mi namacalnych, materialnych dowodów. Tie, kurie prašo, kad įrodė, kad yra Dievas, reikalauja, tikisi materialių, apčiopiamų įrodymų. Mówią, daj mi takie dowody, które mogę fizycznie zobaczyć i dotknąć. Sako, duok man tokius įrodymus, kuriuos galėtų fiziškai pamatyti ir liesti. Tak jak policja, jak szuka dowodów, to muszą być one fizycznie dostrzegalne. Kaip policijos pareigūnai, kuriems rūpi tik fiziškai patikrinami faktai. Chcą, żebyśmy pokazali zdjęcia lub nagrania. Parodyti, prašome, nuotraukas, įrašus. Podpisane dokumenty albo naocznych świadków. Pasirašytus dokumentus, liudininkų parodymi. Bo jeżeli nie ma takich dowodów, no to nie można udowodnić, że przestępstwo miało miejsce. Ir jeigu nėra tokių įrodymų, neįrodoma, kad buvo nusikaltimas. Zatem mamy tutaj ciekawą sytuację. Todėl turime tokią įdomią sytuację. Że ci, którzy nie wierzą w Boga, dla swojej niewiary nie potrzebują żadnych dowodów. Nes tie, kurie netiki Dievu, dėl savo netikėjimo, jiems nereikia jokių Dievo neegzistavimo įrodymų. Bez żadnych dowodów po prostu nie wierzą, że Bóg istnieje. Paprasčiausiai netiki, kad Dievas egzistuoja. Ale od wierzących w Boga żądają namacalnych fizycznych dowodów. Bet kada tikintieji kalba, kad yra Dievas, tai iš jų reikalauja, tikisi to iš tikinčiųjų įrodymų. Dlatego jest trudno udowodnić niewierzącemu, że istnieje Bóg. Todėl sunku netikinčiam įrodyti, kad egzistuoja Dievas. To przy okazji tłumaczy to także, jak często ludzie, bracia dyskutują ze sobą i nie mogą siebie przekonać. Ir kartais broliai kalbasi su savim ir negali viens kito įtikinti. Bo większość ludzi wierzy tak albo inaczej, nie dlatego, że przekonali się, że jest tak lub inaczej, tylko dlatego, że tak wolą, żeby było. Daugelis tiki, nie dėl to, kad taip įsitikino, bet dėl to, kad taip nori. Taka cecha ludzkiej natury. Wierzyć w to, co mi się podoba. Žmogaus prigimties toks bruožas. Tikėti tuo, kas man patinka, malonu. W relacjach człowieka z Bogiem wszystko zaczyna się od wiary. Santykiuose su Dievu viskas prasideda nuo tikėjimo. I ta wiara najpierw musi w człowieku być. Kuri turi pirmiausia būti žmoguje, tas tikėjimas. Choćby w małym stopniu. Nors ir nedideliame laipsnyje. Bo jeśli tej wiary nie ma wcale. Nes jej, jo visai nėra to tikėjimo. Trudno ją wzbudzić z niczego, z zera. Sunku jej pożadinti iš nieko. Przynajmniej tak jest w większości przypadków. Bent jau daugeliu atveju taip yra. Bo może się oczywiście zdarzyć, że pewne jakieś ciężkie doświadczenie doprowadzi kogoś do wiary w Boga. Nes kaip visada yra išimčių ir gali taip atsitikti, kad sunki patirtis, išmėginimas. Zwłaszcza jeśli wcześniej w życiu ta osoba zetknęła się z wiarą w Boga. Prives netikinti asmenį tikėti Dievu, ypač jei su tikėjimu jis susidūrė anksčiau savo gyvenime. Na przykład w rodzinie, w której się wychowywała taka osoba. Pavyzdžiui, šeimoje, kurioje buvo ir ugdėsi. Tak bywa czasami, znam takie przypadki z Polski. Aš turiu tokių atvejų, pavyzdžių, Lenkijoje. Że dzieci wychowywane w rodzinach prawdy. Vaikai išauklėti tiesoje. Gdy dorastają, przestają się interesować i Bogiem, i prawdą. Kai subręsta, meta ta tiesa, nebesidomi. Wchodzą w dorosłe życie po swojemu, inaczej niż rodzice. Kitaip įeina į suaugusių gyvenimą, nei tėvai. Ale później w życiu spotykają ich różne doświadczenia. Bet gyvenime atsitinka tam tikrų išmėginimų pas juos. I często, gdy mają już 60 lat. Ir jau, kai jau 60 metų turi maždaug. Może czasami, gdy już trochę wcześniej, jak mają 50. O gal 50 kartais anksčiau būna. W wyniku różnych ciężkich doświadczeń zaczynają żałować tego, że opuścili Boga, bo teraz im jest o wiele ciężej w życiu. Nes gailisi, kad apleido Dievą, nes sunku yra gyvenimą dabar. Gdy wchodzili w dorosłe życie, zdawało im się, że wszystko jest dla nich i przed nimi do zdobycia. Atrodė, kad viskas pasiekėme ranka. Ale później często przychodzą rozczarowania, bet ateina nusivylimai, zawody, porażki życiowe, pralaimėjimai gyvenimo.
i oni nawet nie mają się czym pocieszyć. I nie gali kuo pasiguosti. I wtedy sobie często przypominają o wierze w Boga ze swojego dzieciństwa, czy też od swoich rodziców. Prisimena vaikystę, savo tėvus ir tą tikėjimą, kurį gavo. Biblijna definicja wiary, bo ta wiara jest bardzo ważna. Tikėjimas yra labai svarbus. Taigi, biblijnis tikėjimo apibrėžimas pochodzi z listu do Żydów 11:1. Yra iš laiško Hebrajams 11 skyrius 1 eilutė. I tam brat Marek, wiem, że będzie mówił na ten temat później. Że nawet brolis Marek kalbės plačiau tą temat. Więc ja tylko powiem, że według tej biblijnej definicji z Żydów 11:1. Aż tik pasakysiu. Wiara to ma dwa składniki. Tikėjimas, reiškia, turi du element. Umysłowa ocena w głowie, w umyśle i poleganie serca. Protinis įvertinimas ir pasitikėjimas visa širdimi to, ką įvertina. Czyli w umyśle oceniamy coś, czy jest godne wiary, czy nie jest godne wiary. Tai mes, reiškia, įsitikinamy, ar tai verta tikėti. A jeżeli ocenimy w umyśle, że coś jest prawdziwe i warte, godne wiary, wtedy polegamy sercem na tym. Nustatome, kad protu, kad tai verta tikra, ir galima to pasitikėti, tada pasitikime visą širdimi tą informaciją. To jest, ta definicja jest warta zapamiętania. Reikia prisiminti šią taisyklę. Ponieważ w codziennym życiu wiara nawet w coś innego niż Boga też na tym samym polega. Nes taip pat ir kiti dalykai gyvenime, tas tikėjimas kitoks taip pat tuo paremtas. Każda osoba, która chce w coś albo w kogoś się wierzyć, kiekvienas asmo, kuris nori kažkuo tikėti, musi najpierw w umyśle zastanowić się, rozważyć, przeanalizować, czy to jest godne. Pirmiausia, czy to jest prawdziwe i godne uwierzenie. Išanalizuoti protu, ar tai tinkama, kad priimčiau tą informaciją, ar jinai tikra. A dopiero potem, jeśli uzna, że jest godne uwierzenia, może na tym polegać sercem. I kada jau įsitikinama, kada tikras dalykas, galima pasitikėti tuo visą širdimi. Zobaczmy do drugiego listu Piotra. Pažiūrėkime antrą Petro. W drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset. Mamy powiedziane, właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, a cnotę poznaniem i tak dalej. I dalej już nie będę czytał, ale piąty wystarczy. 2 Petro 1:5. Todėl parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybę pažinimu, kiti vertimai prie tikėjimo pridėkite. I tam wymienia jeszcze, tam potem dalej wymienia kolejne zalety, elementy charakteru, które należy dodawać. Ten napraszał charakter elementu, z którego sobie pridėti. Ale zaczyna, zauważmy, że dodajcie do waszej wiary cnotę. Bet sako, pridėkite prie tikėjimo malonę. Zakłada bowiem, że ta wiara już w człowieku jest, musi być i dopiero do niej można coś dodać. I jau duoda suprasti, kad tas tikėjimas turi būti ir tada prie to tikėjimo galima pridėti charakterio bruožų. Nie mówi, żeby dodać wiarę do czegoś innego. Nesako, kad tikėjimą pridėkite prie kažko. Tylko wiarę czyni podstawą, fundamentem, na którym można budować resztę wyżej. Bet tikėjimas yra tas pamatas i tada galima statyti toliau. I do zadziałania wiary konieczne są te dwa elementy, o których mówimy. Ir kad suveiktų tas tikėjimas, reikalingi tie du elementai, apie kuriuos kalbėjome. Umysł i serce. Protas ir širdis. Jeżeli nie ma ich chociaż jednego z nich, jeigu nėra vieno iš jų, nie ma wiary jako takiej. Nėra tokio tikėjimo kaip tokio. Porównajmy słowa zapisane przez Jakuba w drugim rozdziale, a w wersecie 19. Jakub 2:19. Palygikime Jakubo 2 skyrius 19 eilutę. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Tu tiki, kad yra vienas dievas, bet ir demonai tiki ir dreba. Czy nazwalibyśmy demony wierzącymi? Ar demonus galima pavadinti tikinčiaisiais? No chyba nie. Turbūt ne. No ale Jakub pisze, że oni wierzą i drżą w wyniku tego wierzenia. Bet Jakubas rašo, kad demonai tiki ir dėl to, kad tiki, jie dreba. W jakim sensie demony wierzą?
kokia prasme tiki. Czy w sensie umysłowej oceny i polegania serca? Ar protinis įvertinimas ir pasitikėjimas visą širdimi? Nie. Ne. One wierzą tylko w tym jednym elemencie. Je tiki tik to vienu elementu. Tylko w umysłowej ocenie. Tik tai protinis įvertinimas, kad egzistuje Dievas. Bo demony wiedzą, że Bóg istnieje i one wiedzą, jaki jeden Bóg jest. Nes dvasinės būtybės demonai žino ir mato, kad Dievas egzistuje. One nie mają wątpliwości, że Bóg jest i że jest potężny. Jie neturi abejonės, kad Dievas galingas ir kad jis egzistuje. Nie mają wątpliwości, że Bóg jest święty i oczekuje świętości od innych. I žino, kad Dievas yra šventas ir laukia šventumo iš kitų. Ale pomimo tego, że to wszystko wiedzą w umyśle, bet nesvarbu, kad jie prote tą žino, nie postępują zgodnie z tym, co wiedzą w umyśle. Nesielgia taip, kaip yra prote. Dlatego nie powiemy, że demony są wierzącymi. Todėl jie neišpildo tos pilnos taisyklės tikėjimo, kad jie tikintis negalim taip sakyti. Ponieważ nie polegają sercem na swojej wiedzy o Bogu. Nes nepasitiki širdimi tą, ką turi protę, tomis žiniomis, kad tai yra. Nie postępują zgodnie z tym, co wiedzą w umyśle o Bogu. Nesielgia taip, ką turi galvoje, kuo tiki galvoje. A gdzie indziej apostoł napisał, wiara bez uczynków jest martwa. O toliau apostas pasakė, kad tikėjimas be darbų miręs. Czyli jej nie ma. Taigi nėra to tikėjimo. Skoro jest martwa, to jej nie ma. Jeigu miręs, dalykas nėra, jis neegzistuje. Ponieważ jednak Biblia zachęca nas, todėl Biblia skatina mus, żebyśmy zawsze potrafili wytłumaczyć naszą nadzieję, kad visada sugebėtumėm paaiškinti savo viltį. Tak, apostoł Piotr pisze w 1 Piotra 3:15. Apie tai rašo 1 Piotr 3:15. Żebyśmy zawsze potrafili wytłumaczyć naszą nadzieję, odpowiedzieć pytającemu, dlaczego wierzymy, dlaczego mamy nadzieję taką, a nie inną. I reikia paaiškinti, kodėl mes turime tokią viltį, sugebėt paaiškinti. To pomimo tych trudności, o których mówiłem, nepaisant tų sunkumų, įrodant, kad egzistuoja Dievas, tak, z udowodnienia tego, że Bóg istnieje, będę chciał zgodnie z tym zaleceniem Biblii udowodnić, dlaczego wierzę w istnienie Boga. Aš išplėsiu šią Biblijos rekomendaciją taip pat ir tikėjimui į Dievą, kad paaiškintumėm kaip apie viltį, taip ir apie Dievą. Tak, udowodnić, wytłumaczyć, wyjaśnić. I pabandysiu tai išaiškinti. Kodėl? Dlaczego wierzę w pełnego miłości Boga? Kodėl aš asmeniškai tikiu mylinčiu Dievu? I Jego Syna Jezusa Chrystusa. I Jo Sūnų Jėzų Kristų. Który umarł za mnie i za wszystkich innych ludzi. Kuris mirė už mane ir už visus kitus žmones. Tak, żebym ja osobiście i wszyscy inni ludzie mogli kiedyś żyć wiecznie w doskonałości. Kad aš ir visi žmones kada nors gyventume amžinai ir tobulume. I chciałbym w dzisiejszym wykładzie podać 7 takich dowodów moich osobistych. Ir šioje paskaitoje noriu pateikti 7 tokius asmeninius įrodymus. 7 argumentów, które mnie osobiście całkowicie przekonują, że Bóg istnieje i musi istnieć. 7 elementów, które mnie asmeniškai įtikina, kad Dievas egzistavo ir egzistuoja. Ponieważ istnienie Boga stoi w sprzeczności do tak zwanej teorii ewolucji, kadangi Dievo egzistavimas ir tai, kad per jį esame ir mes, žmonės sukurti, tai prieštarauja evoliucijai. Będę się czasami odwoływał do tej teorii. Retkarčiais paminėsiu šią teoriją. Według tej teorii ewolucji ludzkość powstała w wyniku procesów ewolucyjnych. Anot jos, žmonija susikūrė veikiant evoliuciniams procesams. I tu od razu informacja. Jeszcze informacja, że te procesy ewolucyjne są nieznane i niezrozumiałe nawet dla zwolenników ewolucji. Kad evoliucinė tie procesy yra nežinomi ir nesuprantami net evoliucijos šalininkams. Są nieznane im i są dla nich niezrozumiałe. Jie nežino tų procesų ir jų nesupranta. Sami to przyznają. Ir jie nesugeba jų paaiškinti, patys tai pripažįsta. Ale żeby jakoś wyjaśnić, że te procesy ewolucyjne doprowadziły od zwierzęcia do człowieka. Kad išaiškinti tos procesus nuo gyvulėlio iki žmogaus. To mówią, że człowiek na Ziemi istnieje miliony, miliony lat. Reiškia, tos procesus
paslėpė juos už žmonijos egzistavimą Žemėje milijonuose metų. I w czasie tych milionów, milionów lat, to wszystko tam się stało, jakoś tam się stało, tak się kręciło i tak się, bo to miliony, miliony i to się tak zmieniło. I sako miliony, miliony i perina iš gyvūno iš žmogų kažkaip įvyko per šios milionus, milionus metų. Jakoś to się stało, że ze zwierzęcia powstał człowiek. W tych milionach lat wszystko jest możliwe. No kažkas taip atsitiko, kad per tos milionus metų buvo tai įmanoma, kad iš gyvulėlio tapo žmogumi. Tak uczy, wyjaśnia to teoria ewolucji. Taip aiškina evoliucijos teorija. Według Biblii natomiast pagal Biblię stworzył nas Bóg. Dievas mus sukūrė. A że nie ma innych wyjaśnień na nasze istnienie ludzi tutaj na Ziemi, ir kadangi nėra kitų egzistavimo paaiškinimų, to rację ma albo Biblia, albo ewolucja. Spręskime, turi išminti arba Biblia, arba ewolucja. I dlatego mój pierwszy argument za tym, że Bóg istnieje i musi istnieć, jest następujący. Taigi pirmasis argumentas už Dievo egzistavimą, to, że my istniejemy, żyjemy jako ludzie. Tai, kad mes esame, kad egzistujemy kaip žmonės. Skoro bowiem istniejemy, to skąd się wzięliśmy? Jeśli mes egzistujemy, to iš kur mes atsiradome? Albo powstaliśmy w wyniku działania przypadkowych i ślepych praw ewolucji. Arba mus sukūrė atsitiktiniai ir akli evoliucijos dėsniai, które przez te miliony lat działały w niezrozumiały dla nikogo sposób. Niesuwokiemy wejkę miliony smatu. Albo zostaliśmy stworzeni przez bardzo inteligentną istotę. Arba mus sukūrė protinga būtybė. Co jest bardziej wiarygodne? Kas patikimiau? Niech sobie każdy takie pytanie sam zada. Užduokite kiekvieną sau tokį klausimą. Co jest bardziej wiarygodne? Kas labiau įtikėtina? Co jest za bardziej prawdopodobne, że pomimo ogromnej różnicy między nami a zwierzętami, które widzimy wokół siebie, ką galima laikyti labiau tikėtina, kad nepaisant didžiulio skirtumo tarp mūsų ir aplinkinių gyvūnų, nie mam różnicy między nami a zwierzętami na myśli, jeśli chodzi o ciało, kurios matome šalia savęs, taigi skirtumo ne kūne, tylko mam na myśli różnicę między ludźmi a zwierzętami, jeśli chodzi o umysł, osobowość, charakter. Bet protę, dvasingumę, asmenybėje, tas skirtumas tarp mūsų ir gyvulėlių. Więc biorąc pod uwagę te różnice między ludźmi a zwierzętami, taigi imame tą skirtumą tarp žmonių ir gyvūnų, czy bardziej prawdopodobne jest, że pochodzimy od zwierząt? Ar tikėtina labiau, kad mes kilę iš gyvūnų? Czy też jesteśmy oddzielnym aktem twórczym stwórcy? Ar esame visiškai atskiri kūrėjo kūriniai? Takie pytanie powinien sobie zadać każdy, i wierzący, i niewierzący. Kiekvienas turi užduoti tokį klausimą, ar tikintis žmogus ar ne? A jeśli po zadaniu tego takiego pytania ktoś nie uzna Boga jako stwórcę siebie i innych ludzi? Ir jeigu po šio klausimo uždavimo nepripažįsta Dievo, to musi automatycznie uznać ewolucję jako wyjaśnienie swego istnienia i innych ludzi. Kaip savo ir kitų žmonių kūrėjo, reiškia, tuomet turi pripažinti ewolucję, nes nėra kito pasirinkimo. Bo nie ma innej możliwości. Albo ewolucja, albo Bóg nas stworzy. Arba ewolucja, arba Dievas tada mus sukūrė. Według Biblii Bóg stworzył ludzi znacznie, na znacznie wyższym poziomie niż zwierzęta. Pagal Biblię, Dievas sukūrė mus kaip būtybės daug aukštesnės už gyvūnus. Bo stworzył nas ludzi na swój wzór i podobieństwo. Nes sukūrė pagal savo atvaizdą ir panašumą. Natomiast zwierzęta też zostały stworzone przez tego samego stwórcę. Tuo tarpu gyvūnai taip pat yra sukurti to paties kūrėjo. Ale nie zostały stworzone na jego wzór i podobieństwo. Bet nebuvo sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. I stąd jest ta ogromna różnica między nami a zwierzętami. I z czym ateina tas didžiulis skirtumas tarp mūsų žmonių ir gyvūnų. I znowu, nie jeśli chodzi o ciało, pagal tai, kas sudaro asmenį, protą, tylko jeśli chodzi o umysł, wolę, serce. Protą, wolę, širdį. A jeśli chodzi o ciało, są one w dużym stopniu, te ciała, podobne. O jeigu kalbame apie kūną, tai kūno tas panašumas, kadangi turime tą patį kūrėją. Dlaczego? Kodėl? Ponieważ mamy tego samego stwórcę.
turime tą patį kūrėją, tas pats autorius. Zobaczmy Kaznodzieja Salomonowy, trzeci rozdział. Ekleziasto, pożyrekime, trzeci skyrius. Biblia tego nie kryje. Biblia to nie slepa. Od 18 do 20. No, 18 iki 20 eutas. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć, aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta. 18. Aż galvoju savo širdyje apie žmones. Dievas bando juos ir leidžia jiems suprasti, kad jie patys iš savęs tai yra gyvuliai. Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt. Jednak jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci i wszyscy mają to samo tchnienie, albo tego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Ten sako, koks likimas, bet mūsų vertimas lietuviškas, žmonėms atsitinka kaip ir gyvuliams, kaip vieni miršta, taip ir kiti, ir visi vienodai kvepuoja. Žmogus nėra pranašesnis už gyvulius. Viskas yra tuštybė. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Visi eina į vieną vietą, visi yra iš dulkių ir vėl pavirs dulkėmis. Według ewolucji powstaliśmy jako przypadkowy efekt procesów ewolucyjnych. Pagal evoliuciją mes atsiradome kaip atsitiktinis evoliucijos procesų rezultatus. Które z poziomu zwierząt przypadkowo doprowadziły nas do poziomu ludzi. Kuris atsitiktinai nuvedė mus iš gyvūnų lygio į žmonių lygį. Bez jakichkolwiek ogniw pośrednich. Be jokių tarpinių grandžių. Których po prostu nie ma. Kurių paprasčiausiai nėra. A ich ewentualne możliwe istnienie jest przyjmowane przez te zwolenników ewolucji na zasadzie wiary. O galimas jų egzistavimas priimtas remiantis tikėjimu, daugiau jų tikėjimas, tų evoliucionistų. Którą nawet trudno nazwać wiarą. Ir tai sunku pavadinti net tikėjimu. Ponieważ, jak mówiliśmy, wiara to najpierw ocena w umyśle, a potem poleganie serca. Nes sakėme, kad tikras tikėjimas yra pirmiausia įvertinimas protu, faktu ir tada pasitikėjimas širdimi. Natomiast oni nie potrafią ocenić tych dowodów w umyśle ani tych ogniw, bo ich nie ma, a mimo to wierzą w ich istnienie. Jie negali protu tai vertinti, kad dar nėra tų įrodymų, kodėl negali pasitikėti. Zatem nie jest to wiara, tylko naiwność. Taigi daugiau galima tai sakyti, kad tai yra naivumas, netikėjimas. O wiele bardziej logiczna jest wiara wierzącego niż wiara ewolucjonisty. Tikresnis tikėjimas yra tikinčiojo, nei evoliucionisto. Mam tutaj cytat z polskiej książki o Darwinie. Turiu tokią knygelę apie mokslinę. Może i po litewsku ona jest, bo autorką jest N. Sproul, czyli nie jest to, mówię polska książka, bo po polsku mam polski cytat, a książka została napisana przez Angielkę prawdopodobnie. Anglų kalba, N. Sproul, Charles Darwin, czytelnik 1991 roku, Lenkų kalboj. Można sobie wygooglować później w internecie, czy po litewsku ta pani też ma tłumaczenie swojej książki, czy też jeszcze nie. Galima susireszty per internetę Google Ann Sproul, ta pavardę. Krótki cytat z książki o ewolucji. Ona jest zwolenniczką ewolucji. Jedna jest ewolucja szalenika i trumpa cytata iż się z knigutnych. Bo każdy krok na drodze odkrywania zasad mechanizmów życia rzuca nowe światło na teorię ewolucji. Kiekvienas žingsnis atsirandant gyvybės mechanizmo principoms naujai nušviečia evoliucijos teoriją. I teraz słuchajmy jeszcze coraz uważniej. I dabar sklausome. Uczeni nadal jednak utrzymują, że jest to jedynie teoria. Tačiau ir mokslininkai vis dar teigia, kad tai tik teorija, ne fakt. Wchodzące w grę odcinki czasowe są zwykle zbyt długie, aby można było zdobyć ostateczne i pełne dowody. Laikotarpiai paprastai yra per ilgi, kad būtų galima gauti galutinius ir išsamius įrodymus. To jest ich własny punkt widzenia. Taigi, taip kaip jie patys apie save, apie savo teoriją kalba. To jest tylko teoria. Tai tik teorija. Czas, te miliony lat, które zakładamy, że człowiek istnieje na Ziemi, są zbyt długie i my w tych milionach lat nie możemy znaleźć dowodów, bo to miliony lat, kto to wszystko zbada? Nie sako, da się. Miliony lat, my nie możemy atrasti tamę laikotarpę i ištyrinėti. To był pierwszy argument za moją wiarą w istnienie Boga. To był pirmas argumentas
kad egzistuoja Dievas. Czyli na fakt istnienia nas ludzi, fakt, że my ludzie żyjemy, że jesteśmy. Tas faktas, kad mes žmonės egzistuojame, gyvename, įrodo, kad yra Dievas. Przechodzę do argumentu numer dwa. Pernikime prie antro argumento. Relacja skutku i przyczyny. Pasekmės ir priežasties ryšys. Oczywiste jest dla każdego, że każde wydarzenie ma jakąś swoją przyczynę. Akivaizdu, kad kiekvienas įvykis turi priežastį. Na przykład nasza obecność tutaj w tym miejscu dzisiaj. Pavyzdžiui, čia mūsų buvimas šiandien šioj salėje. Każdy z nas musiał jakoś tutaj przybyć. Kažkokiu būdu čia reikėjo atvykti kiekvienam. Albo szerzej, nasze narodzenie się. Plačiau kalbant, mūsų gimimas. Którego przyczyną było spłodzenie przez ojca i urodzenie przez matkę. Yra pasekmė, kad mus pradėjo tėvas ir pagimdė motiną. Gdybyśmy to pytanie zadali odnośnie naszych rodziców, jeigu užduotumėm šį klausimą apie savo tėvus, czyli skąd się nasi rodzice wzięli, o iš kur mūsų tėvai atsirado, to odpowiedź byłaby, jeśli co do zasady, taka sama. Lygiai ta pati būtų taisyklė. Przyczyną pojawienia się naszych rodziców było określone działanie ich rodziców. Jų tėvai pradėjo ir juos pagimdė motina. A skutkiem działania ich rodziców było narodzenie się naszych rodziców. Taigi, jų atsiradimo priežastis buvo konkretus tėvų veiksmas. I tak moglibyśmy iść do tyłu, do końca, aż do samego początku, do pierwszych ludzi. O rezultatas jų gimimas. I taip einame iki pat pirmų žmonių. I zadać pytanie, co było przyczyną pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi? O kokia priežastis buvo, kai atsirado pirmas žmogus? Ewolucja powie, niższe zwierzęta. Ewolucja pasakytų priežastis žemesnego gyvūnė. Na pytanie, jak to było możliwe, powiedzą, nie wiemy, za te miliony lat nie pozwalają nam tego zbadać. Kaip, kodėl, kokiu būdu, sako, miliony metų negalim nieko pasakyti. Gdybyśmy ich zapytali, gdzie te ogniwa pośrednie? Kur tos tarpinės grandys? Bo zauważmy, jeżeli człowiek pochodziłby od zwierząt, to powinniśmy mieć na Ziemi zwierzęta w 10% podobne do ludzi. Nes jeigu yra tokių giminingų žmogui gyvūnų, 10% turi būti jie panašūs į mus. Potem w 20% podobne do ludzi. Po to, jau 20% panašu simos. I tak aż do pełnych 100%. Ir taip palaipsniui iki 100%. I tych ogniw pośrednich powinno być tysiące, setki tysięcy, miliony na całej Ziemi. W różnych miejscach. Tokių tarpinių grandžių turi būti daug vienetų žemėje. Bo przecież ślady po tej ewolucji powinny pozostać w postaci takich osobników, okazów. Taigi, tūkstančiai tokių turėtų būti egzempliorių visoje planetoje. Dlaczego ten proces, kolejne pytanie, dlaczego ten proces nie trwa teraz? I kitas klausimas, kodėl šis procesas nevyksta dabar? Dlaczego obecnie istniejące gatunki nie rozwijają się, nie ewoluują w inne gatunki, kodėl wyższe? Kodėl šiandien egzistuojančios rūšys nevirsta į kitas rūšys? Ile wiary, albo ile naiwności trzeba posiadać, żeby w takie coś uwierzyć, że tak było? Kiek reikia tokio ewolucjonistinio tikėjimo arba naivumo, kad priimtum tokie paaiškinimą? A zadajmy to samo pytanie, jeśli chodzi o drzewa i kwiaty. Užduokime tą patį klausimą apie medžius ir gėles. Skąd się one wzięły, drzewa i kwiaty? Iš kur jie atsirado? Ktoś powie, z nasion. Kažkas pasakys, iš sėklų. No to zapytamy, a skąd się wzięły te nasiona? O iš kur atsirado sėklos? Z innych, wcześniejszych drzew i kwiatów. Iš kitų medžių ir gėlių. Ale skąd się wzięły te inne, wcześniejsze drzewa i kwiaty? Iš kur atsirado tie kiti medžiai, vėl klausimą. No odpowiedzą nam, z nasion wcześniejszych drzew i kwiatów. Iš ankstesnių medžių, gėlių ir sėklų. I tak możemy się cofać do tyłu, aż do pierwszych nasion. Ir taip einame tolin, iki pirmųjų sėklų. I pytanie, skąd się wzięły pierwsze nasiona? Iš kur atsirado pirmosios sėklos? Z jakiejś pierwszej przyczyny. Dėl kokios nors pirmos priežasties, pasakysime. Coś musiało sprawić, że pierwsze nasiona się pojawiły. Kuri pirma, reiškia, turi atsirasti tos sėklos, turi būti priežastis. A ta pierwsza przyczyna z konieczności nie może mieć swojej przyczyny, no bo jest pierwsza.
kadangi pirma priežastis, jinai pati iš savęs negali atsirasti. A skoro ta pierwsza przyczyna nie może mieć swojej przyczyny, bo była tą pierwszą, to musi być wieczna. Taigi turi būti jinai amžina, kitaip nebūtų ta pirmaja priežastimi. Bo w przeciwnym razie wcale by jej nie było. Jos nebūtų. I tą pierwszą przyczyną dla wierzącego jest Bóg. Taigi pirmoji priežastis yra Dievas, który zapoczątkował życie na jego różnych poziomach. Ir jis pradėjo gyvybę įvairiose laipsniuose. Przeczytajmy pierwszy piękny fragment z Żydów 3:4. List do Żydów 3:4. Turime puikų fragmentą Biblijoje Żydams arba Hebrajams 3:4. Każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Trečias skyrius, ketvirta eilutė. Mat kiekvienas namas kažkieno pastatytas, o viską pastatęs yra Dievas. Prosta, logiczna zasada. Każdy dom przez kogoś jest zbudowany. Kiekvienas namas kažkieno pastatytas. Ale tym, który wszystko zbudował, czyli i dom, i człowieka, i rośliny, i drzewa, i tak można wyliczać wszystkie, jest Bóg. O sako, viską pastatęs yra Dievas. Tyle na temat drugiego argumentu. Taigi tiek apie antrą argumentą. Numer 3 to wiara powszechna wśród ludzi. Trečias. Wiara w Boga, ale i wiara w ogóle. Także tutaj wiara w Boga w nawiasie. Wiara w nawiasie w Boga, ale nie tylko w Boga, jest powszechna wśród ludzi. Bendrej, kad egzistuje tikėjimas. Mes dievų skliausteliuose galima paimti pats tikėjimo principas, paplitęs tarp žmonių. Każdy człowiek posiada zdolność do przejawiania wiary. Kiekvienas žmogus turi galimybę išreikšti tam tikrą tikėjimą. I to zgodnie z jej biblijną definicją, oceny umysłem i poleganiem serca. Ir tai galima padaryti pagal Biblijos autoriaus tą taisyklę, apibrėžimą. Weźmy na przykład jakieś ustalenia między ludźmi. Ką nors įvertinti protu, pasikliauti širdimi. Ludzie spotykają się i ustalają pewne rzeczy razem. Imkime žmonės, bet žmonės tarpusavyje susitaria dėl ko nors. I jeżeli między nimi relacje są bliskie, znają się. Jego artymi artymas santykis. Jeżeli w umyśle wiedzą, że można polegać na tych innych ludziach. Jej gali protu pasitikėti, kad galima pasikliauti. Na przykład to žmogumi, w rodzinie. Pavyzdžiui, šeimoje. To wierzą, że stanie się to, co oni między sobą ustalą. Tai pasitiki širdimi, kad ta, ką susitarė, taip bus įgyvendinta. Albo przykład z biznesu. I pavyzdžiui, biznyje. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma oszczędności. Taigi, kas nors turi. Niesie te oszczędności do banku i zakłada lokatę. Tas santaupas nuneša jas į banką, įdeda indėlį. Ktoś powie, co ty robisz? Swoje pieniądze zostawiasz obcym ludziom? Tak dajesz bez niczego? Kitas nesuprasdamas, tu ką, savo pinigus tam palieki, tam pastate? Dlaczego on to robi? O kodėl jis tą daro? Wierzy. Że odzyska te pieniądze jeszcze z dodatkowym procentem, zyskiem. Nie styki, kad po kurio laiko jas atgaus i dar su pelnu. Bankas vadinasi. Albo weźmy rolnika. Paimkime ūkininką. Bierze rolnik ziarno, czasami bardzo dużo, idzie i rzuca w ziemię. Ūkinik jest išeina į lauką, meta tonas grūdų. Czy on wyrzuca to, żeby się tego pozbyć? Nie wie, co z tym ziarnem zrobić i go tak wyrzuca po prostu? Kas nesupranta, jeżeli ma to... Kaip ty tekajas grūdus išmeta lauk? Nie, on wierzy, że za jakiś czas, ale musi poczekać ileś miesięcy, odbierze to wszystko jeszcze większy, z większym plonem. Nie, nes jis tiki, kad taka išmeta ziemę, z derliumi pasiems daug didesnį kiekį. Czy nie robi to na podstawie wiary, że ta ziemia mu plon przyniesie? A tai nėra tikėjimas, kad po metu derliaus nuims dar daugiau? Czyli widzimy, że zdolność do przejawiania wiary nawet w codziennym życiu jest powszechna wśród ludzi. Visose srityse reiškia yra tikėjimas kažkokiais dalykais. Ta sama zdolność do przejawiania wiary tłumaczy fakt, że większość ludzi na świecie wierzy w istnienie istoty wyższej od siebie. Dėl gebėjimo išreikšti tikėjimą didžioji dauguma žmonių taip pat tiki aukštesnės esybės egzistavimą, aukštesnės už save. Widzimy bowiem, że są chrześcijanie, którzy wierzą w Boga chrześcijańskiego, ale są poganie, którzy też wierzą w jakichś swoich bogów. Matome krikščionis, kurie tiki Dievu, bet matome ir pagonis, kurie tiki savo dievais.
Zdecydowana większość ludzi świata wierzy w jakąś istotę wyższą od siebie. I tiki aukštesnės esybės egzistavimą dauguma žmonių. Skąd w ludziach ta wrodzona skłonność do przejawiania wiary? Iš kur žmonėse kyla šis įgimtas polinkis išreikšti tikėjimą? Zarówno tej wiary w codziennym życiu, jak i w istnienie jakiejś wyższej istoty. Tame kasdienime gyvenime ir dėl kokios nors aukštesnės esybės egzistavimą. Jedyna odpowiedź, musieliśmy się z tą wiarą urodzić. Taigi atsakome, kad mes turėjome gimti su šiuo įgimtu polinkiu, taip ir sakoma, įgimtu. Mamy ją w genach, bo ktoś ją tam umieścił. Turime genuose. A potem ona przechodzi tylko z pokolenia na pokolenie. O tej dabar tik perduodama iš kartos į kartą. Kažkas turėjo įdėti į genus tą dalyką. I dlatego większość ludzi na świecie wierzy w coś, czy to po pogańsku, czy po chrześcijańsku. Didžioji dalis žmonijos vis dar tiki kokiu nors dievu, ar pagonišku, ar krikščionišku. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Kodėl? Iš kur tai atsirado? Przecież zwierzęta, od których podobno pochodzimy, nie przejawiają wiary w istotę wyższą. Taigi gyvūnai, iš kurių, kaip teigiama, mes kilę, netikė aukštesnę esybę. Zwierzęta nie przejawiają zresztą żadnej wiary, nie tylko w istotę wyższą. Jie neturi bet kokio tikėjimo, nie tylko tą aukščiausią esybę. Przekonajmy psa na przykład, żeby dzisiaj nie zjadł kości, to jutro dostanie dwa razy więcej. I uwierzy nam. I tikinkite šunį, kad šiandien nesuvalgyk to kaulo, rytoj du gausi. Nie mamy możliwości, żeby się w ogóle z nim porozumieć o takich sprawach. Tak jesteśmy niepodobni umysłowo. Nie ma takiego pasikalbienia z nim. To był argument trzeci, teraz numer cztery. Trzeci argument już był, dabar ketvirtas argument. Obecność duchowego elementu w człowieku. Dwasinio elementu buvimas žmoguje i rodo, kad yra Dievas. Człowiek, ludzie to nie tylko ciało. Žmonės yra ne tik kūnas. Nie jesteśmy tylko kośćmi i mięsem. Nėra tik kaulai ir mėsa. Które się przemieszcza z miejsca na miejsce, żeby jakieś jedzonko znaleźć, pokarm. Judantis iš vienos vietos į kitą, ieškodami maisto. Kaulai, reiškia kaulų krūva ir mėsa. Człowiek to dużo, dużo więcej. Žmogus tai daug daugiau. Bo my jako ludzie mamy na przykład zdolność cenienia sztuki i zamiłowania do sztuki. Gebėjimas mes žmonės gebame vertinti ir mylėti meną, pavyzdžiui. Na przykład w formie muzyki, malarstwa, teatru. Muzikos formoje tapyba, teatras, literatūra. Albo inny duchowy element w człowieku. Kitas dvasinis elementas žmoguje. Moralność. Moral. Czyli zasady i normy postępowania, które ogół ludzi uznaje za właściwe. Elgesio taisyklės ir normos, kurias visuomenė laiko tinkamomis. I to nie tylko wierzący, ateiści też mają moralność. Ateisty taip pat turi moralinę savybę. Też przestrzegają pewnych zasad i norm ogólnie przyjętych w danym społeczeństwie za właściwe. Laikosi tų normų, kurias visuomenė priėmė, kaip tinkamas. Albo kolejny element duchowy, sumienie. Kitas dvasinis elementas – sąžinė. Czyli takie wewnętrzne, osobiste rozeznanie dobra i zła. Toks vidinis individualus gėrio ir blogio atpažinimas. Albo kolejny związany z sumieniem, wyrzuty sumienia. Su sąžine susijęs kitas elementas. Sąžinės priekaištai. Gdy zrobimy coś złego. Kai darome ką nors ne taip. Wyobrażamy sobie zwierzę z wyrzutami sumienia? Pagalvokime, kaip galima su gyvūnais, ar jie turi tą sąžinę, ar jie turi sąžinės priekaištus? Czy jeśli nasza krowa wejdzie do sąsiada i zje mu całą kapustę? Jeigu karvė pereis per tvorą, suvalgys kaimyno kopustą? Ma z tego powodu wyrzuty sumienia? Ar ją griauš sąžinę? Przegonimy ją z tego pola, albo sąsiad ją przegoni. Może nawet ją uderzy. Ona ucieknie, bo się boi, ale wyrzutów sumienia nie będzie miała. Taip, jinai bijo ir antrasyki vėl bijos, bet neturi sąžinės priekaištų. Albo wolna wola, wybór. Arba kitas dvasinis elementas – laisva valia, pasirinkimas. I to wybór nie tylko taki, który jest podyktowany biologią. Nie tik tas, który diktuje biologię. Czyli pragnieniami ciała. To yra kūno troškimai. Ale także podyktowany sumieniem, moralnością. Bet laisva valia diktuojama sąžinės ir moralės.
Bo gdyby to było tylko wybór podyktowany biologią, no to może ewolucja ma rację. Nasze ciało czegoś chce, to my mu to dajemy. Nes jeigu tikime evoliuciją, ta biologia, no to mūsų kūnas nori, no to mes duodam. Ale my ludzie często potrafią nie słuchać swego ciała. Bet žmonės sugeba nepaklausyti savo kūno. Ale kierują się zasadami moralnymi i własnym sumieniem. Vadovauja się sąžine ir morale. I związana z tym zdolność do opanowania nad popędami biologicznymi. Kitas gebėjimas valdyti biologinius potraukius. Kiedykolwiek człowiek odmawia sobie spełnienia jakiejś swojej zachcianki, bo na przykład jest to niewłaściwe albo niekorzystne. Na pavyzdžiui, jeigu žmogus atsisako kažko daryti, nes tai neatitinka nei moraliai, nei sąžiniai. To przecież to nie pochodzi od jego ciała, tylko od jego duchowości. Tai kyla iš jo dvasingumo ir stasu stabu. Z jakiegoś duchowego źródła w tym człowieku. Iš to aukštesnio šaltinio. Tak, nie kyla iš kūno. Które to źródło jest ponad tym, czego pragnie ciało. Jest czymś innym niż ciało. Tas šaltinis yra kažkas kitas, nei kūnas. Aukščiau stovintis. Tutaj od razu mi się nasuwa wyjaśnienie z Galatów 5:17. Štai paaiškinimas iš Galatų 5 skyrius 17 eilutė. Gdzie Paweł tłumaczy, ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, także nie czynicie tego, co chcecie. Które nie wiem, czy w litewsku będzie też, także nie czynicie, bo tam w polskim tłumaczeniu nie było to poprawne, przynajmniej w niektórych przykładach. Tak, to u was tak jest, dobrze. Nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalime daryti visko, ko norėtumėte. Zauważmy, nie czynicie tego, co chcecie. Negalite daryti to, ko norėtumėte. Dlaczego? Kodėl? Bo wasze ciało, wasza biologia pragnie innych rzeczy niż wasz duch, który was jest. Nes jūsų biologija kūnas nori kitų dalykų, nei ta dvasia, kurią turite. I w waszym duchu chcielibyście być święci, moralni, doskonali, posłuszni Bogu, dobrzy dla wszystkich innych ludzi i tak dalej. Jūs dvasia norite būti šventi, geri, paklusnus Dievui, geri žmonėms i tak toliau. Ale ciało przeszkadza. Bet kūnas pakenkia. Biologia przeszkadza. Biologia pakenkia. I czasami nie zapanujemy nad tym ciałem i jest konflikt. Ir kartais kūnas prasiveržia ir mes nevaldome jo. Jest wewnętrzny konflikt między tym, czego pragnie ciało, a tym, co my w duchowym naszym człowieku wiemy, że jest lepsze. Taigi yra tas vidinis konfliktas, ką kūnas nori ir mes dvasioje daug aukštesnių dalykų galėtumėm įvykdyti. Paklausius tos dvasios. Czy zwierzęta mają taki problem ze swoim ciałem? Ar gyvulėliai turi takie problemy su savo kūnu? Chyba nikt nie widział zwierzę, które miałoby dylemat, na przykład piesek. Czy ma siusiu zrobić tutaj na ulicy, które ludzi idzie, czy gdzieś się schować? Bo tutaj ludzie patrzą, nie wypada przecież przy ludziach. No, argi šuniukas pagalvotų, sakytų, o, žmonės mato, čia nesišlapinsiu, eisiu į kitą vietą. No i jako element ostatni duchowy charakter, czyli ten umysł, wola, serce człowieka, nad którym można pracować i który można zmieniać. I się toczy, i to się dzieje. Kitas dvasinis elementas charakteris, protas, valia, širdis, kurį galima ugdyti ir pakelti į kitą lygmenį. Ir tai vyksta. Wielu ludzi osiąga sukcesy w rozwijaniu swego charakteru, w ujarzmianiu swoich zachcianek i kontrolowaniu ich. Daugelį žmonių, reiškia, išugdo charakterį ir valdo valioje, reiškia, tuos savo norus patramdo ir elgiasi taip, kaip jie nori. Lud Boży powinien robić to najlepiej. Dievo žmonės turi geriausiai iš visų žmonių tai daryti. Ale robią to także ci, którzy nie są ludem Bożym, ale ci, którzy mają jakieś ideały, w które wierzą. Bet tie žmonės, kurie netiki Dievu, bet turi kažkokių idealų, tai jie tai įgyvendina, tą charakterį. Na przykład dla idei jest gotowy narażać swoje życie. Net dėl idėjos kartais aukoja gyvybę. I mamy wiele przykładów w historii tego świata, ludzi tego świata, którzy oddali życie, bo wierzyli w jakąś wartość, która nawet nie miała związku z Bogiem. Šio pasaulio žmonės tai įrodė. Jie tiki tam tikrą vertybę, nors tai nesusiję su Dievu. Ir tai įgyvendino.
zwierzęta nie posiadają niczego takiego. Gyvuliai neturi tokių dalykų, gyvūnai. Jeśli pochodzimy właśnie od zwierząt w wyniku tych ewolucyjnych procesów, to skąd to w nas wszystko się wzięło? I paklauskite savęs, gyvūnai neturi nieko panašaus. Jei mes kilę iš jų dėl evoliucinių biologinių transformacijų, iš kur mes turime visus šios dalykus? Wierzący powie, Bóg Stwórca stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Stąd to się dzieje. Tikintys jis paaiškino to. Mes sukurti į Dievo panašumą. Štai turime tos bruožus. Zwolennik ewolucji powie, no to dodajmy jeszcze 20 milionów lat istnienia człowieka i w tych 20 milionów lat to się wszystko stało jakoś. Tak, no, tak wytłumaczę. To będzie jedyne jej tłumaczenie. Ewolucjonistas pasakytų, no tai iš tų gyvūnų, vat pridėkime tiek milionų metų, vat ir atsirado, vat yra. Argument piąty. Piątas argumentas. To Biblia. Pati Biblia įrodo, kad Biblijos buvimas įrodo, kad egzistuje Dievas. Ta książka, którą trzymam i którą każdy zna i większość czyta sama dla siebie. Visi laikome Biblijos savo rankose, žinome, kad yra jinai. Chodzi mi oczywiście nie o papier, tylko o treść Biblii. Kalbame ne apie popierio, bet kad Biblijos reiškia turinys. Bo ktoś musi być autorem tej księgi. Nes kažkas turi būti autoriumi šios knygos. Chyba, że idąc za przykładem zwolenników ewolucji, powiemy, że ona się przypadkiem sama napisała. Tikint evolucijos šalininkais, pagal tą argumentą, manytume, kad ji netyčia parašė pati save. To oczywiście jest tak śmieszne, że nawet ewolucjonista chyba w to nie uwierzy. Turbūt pats evolucjonistas musi juoks. Ewolucjonista nam powie, nie, sama się nie napisała. Ewolucjonista sakys, nie, pati nie pasirašė. Napisali ją ci różni ludzie, którzy tutaj są wymienieni, bo to jest dużo autorów, prawda? Księga Jeremiasza, Izajasza, Malachiasza, listy różne w Nowym Testamencie. Mieli wielu autorów. Sakys, nie, i turi tiek pat skirtingų autorių, kiek yra knygų. Gdy on tak powie, to wtedy zadajmy mu pytanie, skąd harmonia między tymi wszystkimi różnymi autorami Biblii? Jak jest tej pasako, wtedy iškyla kita problema. Kodėl visų tų knygų, tarp tų knygų yra harmonija? Każdy wie, nawet ewolucjonista, że Biblia była pisana na przestrzeni 1500 lat. Kiekvienas žino, net ir evolucionistas, kad Biblia buvo parašyta daugiau nei per 1500 metų laikotarpį. Stary Testament w sumie, Stary Testament i Nowy Testament 1500 lat powstawania. Senas ir Naujas Testamentai 1500 metų laikotarpį atsirado. Między Starym Testamentem, między napisaniem Starego a Nowego było 400 lat przerwy. Tarp Senojo Testamento parašymo ir Naujojo buvo 400 metų tarpas. Ostatnia księga Malachiasza Starego Testamentu, ostatnia z Malachiasza Starego Testamentu, powstała 400 lat przed Nowym Testamentem. Paskutinė knyga Senojo Testamento Malachija ir štai kol atsirado Naujas Testamentas 400 metų praėjo. A skoro była pisana Biblia w sumie przez 1500 lat, kadangi buvo parašyta Biblia per 1500 metų laikotarpį, to ci wszyscy ludzie, którzy ją pisali, ci różni ludzie, tai tie skirtingi žmonės, kurie parašė ją, przecież się nie znali. Jie negalėjo vienas kito pažinoti. Nie mieli ze sobą kontaktu. Negalėjo kontaktuoti vienas su kitu. Nie žili w tym samym czasie. Net negyveno tuo pačiu metu. A zatem nie mogli niczego wspólnie ustalić między sobą i potem to zapisać tak, jak ustalili. Todėl negalėjo nieko tarp savęs susitarti ir tada užrašoma sako. Więc pytanie, jak mogła powstać ta księga na przestrzeni 1500 lat? Taigi, kaip galėjo atsirasti ta knyga, reiškia, kada nieks nevadovauja, tarpusavyje nebendravo. Jak mogła być napisana przez wielu różnych ludzi, a jednocześnie być w harmonii, którzy są w harmonii ze sobą? Jinai pati yra harmonijos su savimi, nors tie žmonės nebendrauja tarpusavyje. Musieli być prowadzeni przez kogoś ponad nimi. Taigi kažkas jiems turėjo vadovauti. I ten ktoś, kto ich prowadził, musiał żyć ile? Co najmniej 1500 lat. I ten kažkas turėjo gyventi 1500 metų mažiausiai. Visą tą laikotarpį ir vadovauti. Tu rašyk šitą, tu šitą. Mało tego, że musiał żyć 1500 lat, to jeszcze musiał umieć kontrolować umysły tych różnych pisarzy. Da, turėjo sugebėti kontroliuoti visų tų
dešimčių skirtingų žmonių protus valdyti. A przypominam, że są to osoby niezależne od siebie i nie żyjące w tym samym czasie. Przypominamy, że nepriklausomi asmenys tarpusavyje žmonės ir gyvenantys skirtingais laikotarpiais, laikais. A mimo to pisali ci różni ludzie to, co życzył sobie ktoś jeden. Ir jie parašė tai, ko kažkas norėjo. Tas kažkas, dar neįsiaiškam, kas tas kažkas, jie gyveno, diktavo ir norėjo, kad tai parašytų. Drugi list Piotra wyjaśnia. Andrus Petro laiškas atsako į tai. 2 Piotra 1, 20 i 21. 2 Petro 1 skyrius 20-21 eilutės. To wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega prywatnemu albo własnemu wykładowi. Albowiem... Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo šventosios dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės. Jeśli Biblia nie powstała w ten sposób, jak pisze tutaj Piotr, jego Biblia nie atsirado, kaip čia Petras paaiškina, to jak mogła powstać na przestrzeni 1500 lat pisana przez tak różne osoby? Tai mes ir klausime, kaip galėjo užrašyti, vadovaujant tam kažkam, per 1500 metų laikotarpį skirtingi žmonės, kurie viens kito nematė. Jedyne wyjaśnienie to to, które podaje Piotr. A my nazywamy je natchnieniem. Vienintelis paaiškinimas, kurį pateikė apaštalas Petras, ir šį gebėjimą vadiname įkvėpimu. Ale natchnienie nie bierze się znikąd. Musi mieć też swoją przyczynę. Tas įkvėpimas turėjo iš kažkur ateiti, kuris teikė šį įkvėpimą, tas kažkas. A tą przyczyną jest Bóg, który tego natchnienia udzielał tym różnym pisarzom. Taigi, tas kažkas, kuris diktavo, kuris įkvėpė, yra Dievas. Z tego, co w Biblii znajdujemy, dla naszych celów najbardziej, żeby udowodnić, że Biblia pochodzi od jednego autora, najbardziej nadają się proroctwa. Remiantis tuo, ką randame Biblijoje, tos pranašystės yra tinkamiausias mūsų tikslams, reiškia, paliečia įvairius įvykius. Galima to patyrinėti. Najbardziej nadają się proroctwa dla osoby niewierzącej oczywiście. Ypač netikinčiam asmeniui tai labiausiai tinka. Dlaczego? Kodėl? Ponieważ proroctwa dotyczą przyszłych wydarzeń. Nes pranašystės iš esmės paliečia ateities įvykius. A zapis przyszłych wydarzeń mógł podać tylko ktoś wszechwiedzący. O tos ateities įvykius galėjo pateikti tik visažinantis. Ponieważ ten ktoś podał je setki, a nawet tysiące lat, zanim one się wydarzyły. Nes tas kažkas, visažinis, davė tos šimtus tūkstančius metų prieš tai, kai jie įvyko dar. I co ważne, i co chciałbym podkreślić, svarbu, żadne inne religie, islam, buddyzm czy hinduizm, jokios kitos religijos, islamo, buddyzmo, hinduizmo, w swoich świętych księgach nie mają żadnych proroctw na temat przyszłości. Savo šventose knygose neįtraukė pranašysčių apie ateitį. Nawet nie próbują mówić o przyszłości. Net nebando kalbėti apie ateitį. Bo ich autorzy nie posiadają natchnienia Bożego. Nes jie neturi Dievo įkvėpimo. Ich autorami nie jest Bóg Jehowa, który wie wszystko łącznie z przyszłością. Tai rodo jų kilmę iš kito šaltinio. Nie Dievas, JHWH. Tutaj, żeby podać, jak próbują przepowiadać przyszłość, podam pewną sytuację związaną z greckim, lidyjskim królem Krezusem. Taigi, tas Dievas tik vienintelis žino ateitį. Ir dabar mes paimkime tą tokį pagonišką aiškinimą, graikų istoriką. Tenże król Krezus poszedł do takiej wyroczni w Delfach, żeby zapytać, czy ma walczyć przeciwko Persom. Greku istorikas Herodotas pranešė, kad prieš karo pradžią Lidijos karalius Krozas paklausė Delfų orakulo. I otrzymał odpowiedź, że jeżeli wyprawi się na Persów, to upadnie wielkie państwo. Ar jis turėtų eiti prieš Persus? Jis gavo atsakymą, kad jei eis prieš Persus, didžioji valstybė žlugs. Był pewny, że upadnie wielkie państwo jego wroga. Tak, Cyrusa. Jis pasakė, valstybė žlugs, no jis tikėjo, kad ne mano žlugs, jo žlugs. Dał wielkie dary, prezenty tejże wyroczni w Delfach za takie wspaniałe proroctwo dla siebie.
būdamas įsitikinęs, kad pranašystė susijusi su Kyro karalystė, Lydijos karalius padovanojo Delfams didelius turtus. I w roku 537 przed naszą erą, jeszcze to było, ruszył do bitwy, przekroczył rzekę. 547 metais prieš mūsų erą jis kirto pasienio upę. Ale bitwa, która miała miejsce, nie rozstrzygnęła się, bo nie było zwycięzcy. Pobili się i przerwali bitwę. Nie było nugalėtojo, reiškia, nutraukė karą. Zbliżała się zima. Artinosi žiema. I Krezus rozpuścił swoje wojska do domu na zimę. Taigi artėjant žiemai, Krezus išleido armiją namo. Natomiast Cyrus tak nie zrobił, pomaszerował na wroga. Tačiau Kyrui žiema nerūpėjo, jis žygiavo į Lidijos sostinę. Przyszedł pod stolicę Sardes, tego królestwa Lidii. I Sarda. I pokonał to miasto po 14 dniach oblężenia. Ir po 14 dienų trukusios apgulties paėmė nustebusį miestą. Krezus miał wielki żal do wyroczni, że ta go oszukała. Kai Krezus apkaltino orakulę, kad jį apgaudinėjo. Ale w odpowiedzi usłyszał, że wyrocznia nie sprecyzowała, nie powiedziała dokładnie, które państwo ma upaść. Ir jis išgirdo atsakymą, kad orakulė nurodė, nenurodė, kuri šalis turėjo kristi, Lidija ar Persija. To jest skuteczność działania proroctw bogów pogańskich. I na tik sakė, didžioji valstybė žlugs. Tai štai, koks tikslumas yra jų pranašystė. I to vobec bitvy, która miała być za chwilę. Ir čia pat turėjo būti ne prieš tūkstančio, po tūkstančio metų bus kažkoks karas ten, bet čia pat turėjo vykti įvykiai ir tai tiksliai nenusprendė, kas laimės. Jeśli chodzi o wydarzenia bardziej przyszłe, to nawet nie próbują ich podawać. Taigi net nemėgina pateikti tolimų tų pranašysčių įsipildymo variantų. Oczywiście nie mamy czasu, żeby omawiać jakiekolwiek proroctwa Biblii, chociażby po jednym zdaniu. No, mes neturime laiko aptarti jokių Biblijos tokių pranašysčių. Ale podam tylko to, co Stary Testament zapowiedział o Jezusie, tak na zasadzie wymienienia z listy. I mes tik tai tiesiog telegrafiškai sutrumpiname, pateikiame, ką Senas Testamentas pateikė apie Jezu. Zaczniemy od pierwszej Mojżeszowej, która została napisana 1400 lat przed przyjściem naszego Pana na ziemię. Pradėkime nuo pradžios knygos, kuri parašyta 1400 metų iki Jėzaus gimimo. I tak, 1400 lat wcześniej Bóg powiedział, że zaraz po upadku Adama, że nasienie niewiasty zniszczy kiedyś szatana. Prieš Jėzaus gimimą dar, iš karto po domo Nopolio, buvo pranašystė, kad moters palikonis sunaikins šetoną. Powiedział, że nasienie to będzie pochodzić z potomków Abrahama. Pradžios 3.15, tai pasakyta. Kad ta sėkla, kuris bus iš Abraomo palikonių, pasakyta buvo. Powiedział nawet bardziej dokładnie, że będzie pochodzić z pokolenia Judy. Ir dar tiksliau pasako, Judo iš giminės Judo bus ta sėkla. Mało tego, dalej sprecyzował, że będzie pochodzić przez Jessego i Dawida. I dar sutrumpina, tai ateis per Jesse ir Dovida. Że urodzi się w Betlejem. Ir kad tas dalykas gims Jezus, reiškia, Betlejui. Mało tego, powiedział, że urodzi się z panny, z dziewicy. Dar, maža to, kad gims iš mergelės. Ile razy w historii wcześniej dziewica urodziła dziecko? Kiek kartų istorijoje prisimenate, kad mergelė uždara, reiškia. Mergelė pagimdytų savo kūdį. Ile razy później dziewica urodziła dziecko? O kiek, kada dar vėliau tai įvyko? Mergelė, nepažinusi vyro, pagimdė kūdį. A Bóg setki lat wcześniej powiedział, urodzi się z dziewicy. O tai pasakyta Biblijoje, kad gims iš mergelės. Ten werset przeczytam, Izajasz 7,14. Ir perskaitykime šią eilutę, Izajo 7,14. Jest to o tyle ciekawe, że to tak jednoznacznie wskazuje, miało być znakiem na urodzenie się Jezusa, że rabini żydowscy zaczęli zmieniać znaczenie słów hebrajskich, bo to tak wskazywało na Jezusa, narodzonego z dziewicy, że nie można było temu zaprzeczyć. Ši eilutė taip nedviprasmiškai numato gimimą iš mergelės kaip ženklą žmonijos istorijoje negirdėtą stebuklą. Ir norėdami iškreipti jo reikšmę, rabinai suteikė padarė tam tikrą klastotę. Čitame ten verset. Sam pan dam vas znak. Oto panna počnie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Izajo 7.
7, 14. 14. Czy po litewsku macie pannę, czy tam już zmienili? Bo jak chalabili, zmienili na młodą kobietę później. Pats Viešpats duos jums ženklą, štai mergelė, mergelė. Czyli pan, dobrze. Taps nėščia, mergelė taps nėščia. Pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Jeden, jedyny przypadek w historii ludzkości, że panna urodziła dziecko. Vienintelis atvejis, kas supranta, kas yra mergelė, pagimdė kūdikį. Bóg wiele set lat wcześniej powiedział, dam wam taki znak, tak poznacie, że to jest ten Jezus, na którego czekacie. Panna urodzi syna, tego nie bywało, tego, jak takie coś zobaczycie, to będzie to, to będzie ten. Kto mógł takie coś wiedzieć 1000 lat wcześniej? Kto w ogóle mógł dokonać, żeby takie coś nastąpiło, żeby panna, dziewica urodziła dziecko. Kas galėjo taip pagalvoti, kad mergelė pagimdys? Aš nespėjau išversti, tai suteikė rabinai tam hebrajiškam veiksmažodžiui almach naują reikšmę jauna mergelė arba nuotaka. Taip jie pavadino, kad panaikinta ženklą, kad tai apie Jėzų buvo. Znak był tak jednoznaczny, że nie mógł się odnosić do nikogo innego, tylko do tego jednego w historii przypadku. Tylko tam vienintelė matvej było tas dalykas, o tej nie galima suteikti kitai jaunai merginai. Idźmy dalej. Stary Testament powiedział, że Jezus urodzi się 483 lata po odbudowie murów Jerozolimy. Toliau šventas raštas apie Jėzų kalbą. Kad Jėzus gims praėjus 483 metai po Jeruzalės sienų atstatymo. I że umrze w kwietniu 33 roku w połowie ostatniego tygodnia Narodowej Łaski dla Żydów. Ir kad mirs mūsų eros 33 balandį, paskutinės tautinės malonės savaitės žydams viduryje. Skąd to wszystko się mogło w Starym Testamencie wziąć? Iż kura cyrado w Starym Testamencie wisi się dalika jak pebusimus i i to spod pióra nie jednego pisarza, tylko różnych pisarzy żyjących w różnych czasach. Ir tej parasie skirtingi autorei gyvenantys skirtingose laikotarpiose apie tą patį įvykį, kuris įvyksta viena pranašystė, visi sudiktavo kaip bus. To samo moglibyśmy powiedzieć o wpływie Biblii na cywilizację tego świata. Ta patia galima pasakyti apie Biblijos cywilizacinę įtaką. Ale nie będę nawet za bardzo próbował tego rozwijać, bo brat Marek musiałby zrezygnować ze swojego wykładu. Nes Marek, który będzie sakyti savo paskaitos vėliau, tam mes neturėsime tiek laiko. A ja nie miałbym siły tak długo tu stać. I negalėčiau išstovėti tiek laiko. Ale odwołam się do tylko jednej rzeczy z tego wpływu na cywilizację. Vieną dalyką pakalbėkime apie tą įtaką cywilizacinę. Nauki Biblii o równości kobiet. Biblijos mokymą apie moterų lygybę. Wiemy, gdzie kobieta została uznana po raz pierwszy za równą mężczyźnie? Kiedy, tak. Kiedy i przez kogo? Žinome, kur atsirado ta lygybės teisė? Nie, w żadnym systemie świeckim. Nie pasaulietinės systemie. Tylko w Biblii. Laiškas Galatams Biblijoje. Już nie będę mówił o stworzeniu Adama i Ewy jako równych sobie i pomocników dla siebie. Jau nesakysime apie Adomą ir Ievą, kaip kad turėjo pagalbininkę. Przeniosę się od razu w czasy, kiedy kobieta właściwie nie znaczyła nic. Czyli czasy pierwszego adwentu naszego Pana. Ateikime į tą laiką, Jėzaus pirmąjį atėjimą, kai moteris nieko nebuvo verta tam tuo laiku. Galatów 3:28. Ką pasakė tais metais? Galatams 3:28. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Nebėra nei Žydo, nei Greiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi esame viena Kristuje Jėzui. Ile jeszcze lat musiało minąć, zanim świat doszedł do tego, że kobieta ma, powinna mieć takie same prawa jak mężczyzna? Kiek turėjo laiko praeiti, kad moteris turėtų tas pačias teises kaip ir vyrai? W zborach chrześcijan od pierwszego wieku nie ma różnicy. Krikščionių susirinkimuose nuo pirmojo amžiaus jau nėra skirtumo, sako. Ale wychodzą po zebraniu do życia codziennego, kobieta się nie liczy. Bet tik išeina iš susirinkimo, viskas moteris nebeturi jokių teis. Porównajmy to na przykład z faktem, kiedy świat pozwolił kobietom studiować, czyli uczyć się.
Paimkite tokį faktą, kad pasaulis moterims pradėjo leisti studijuoti. Kad... Čia vieni visi, že kobietom nevolno buvo się uczyć? Žinote, kad moterim nebuvo galima mokytis. Začento pozvalać kobietom się uczyć w 19 wieku, pod koniec 19 wieku. Tik 19 amžiaus pabaigoje leido moterims studijuoti. Nawet takie zaszczytne uczelnie jak Cambridge, Oxford, znane na całym świecie, do XIX wieku kobieta nie miała prawa się uczyć. No? Nawet Cambridge, Oxford nie galėjo mokytis studijuoti iki 19 amžiaus. Mogła być 10 razy zdolniejsza od mężczyzny, ale nie wolno. Galėjo būti gabesnė 10 kartų už vyrą, negali. A kiedy kobiety uzyskały prawo głosowania? W zborze miały od samego początku. Ręka do góry, kobieta głosuje, brat i siostra głosują tak samo. Każdy głos tyle samo warty, po jednym głosie każdy ma. W Biblii žinome, kad jau buvo balsavimas susirinkimas, no to pirmo amžiaus. Moteris pakėlė ranką, vyras pakėlė, ta pati vertė, balso vertė buvo. A kiedy świat dał kobietom prawo głosu w wyborach politycznych, żeby mogły głosować na ludzi w swoim kraju, kto będzie rządził danym krajem, kiedy... W swoim kraju, kiedy politycy i polityczna władza leido moterim głosować. Także na przełomie XIX i nawet XX wieku dopiero. Taip pat persiložime, 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Sprawdziłem przed przyjazdem, kiedy Polska i Litwa to zrobiły. Patikrinau, kada Lenkija ir Lietuva tai leido. Jak sądzimy, jeszcze pod koniec XIX wieku, czy dopiero w XX? Ar 19 amžiaus, ar 20, kaip man? Dopiero w XX, 1918 roku. Taigi 20 amžiaus, 1918 roku. Litwa i Polska w tym samym roku pozwoliły tak, kobieta może przyjść i oddać głos w wyborach na prezydenta, tam premiera, na parlament, kogo tam, jakie tam wybory w jakich krajach są. Lietuva ir Lenkija leido moterims tai daryti nuo 1918 metų, palikti savo balsą ar už prezidentą, ar už kokią partiją. Wcześniej nie nadawała się do tego, żeby nawet wyrazić swoje zdanie. Nie było tinkama, reiškia anksčiau, kad tai leisti moterim. Jaka przepaść cywilizacyjna między Biblią, napisaną tak dawno, a światem. Koks cywilizacijos atotrukis tarp Biblijos požiūrį į žmogaus teisės ir pasaulio. Koniec argumentu 5, bo jeszcze są dwa, 6 i 7. Przechodzimy do 6. Baigiame penktą argumentą, nes dar yra 6 i 7. Szczęście człowieka. Žmogaus laimė yra įrodymas, kad egzistuje Dievas. Coś, co każdy z nas lubi, bo chcielibyśmy być szczęśliwi, prawda? Tai mėgstame, norėtume būti laimingi, tiesa? Szczęście człowieka jest możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy człowiek dojdzie i pozostanie w harmonii z moralnymi prawami Boga. Tai manoma pasiekti tik pasiekus likus harmonię su Dievo moraliniais dėsniais. Powtórzę raz jeszcze. Szczęście dla człowieka każdego, także ateisty. Mówię o człowieku, nie o wierzącym tylko. O każdym. Kalbam apie žmogų ir apie ateistą, tikintį, nesvarbu. Szczęście każdego człowieka zależy od tego, czy dojdzie i pozostanie w harmonii z moralnymi prawami Boga. Ir jo laimė priklauso, ar jis liks harmonijoje su Dievo moraliniais dėsniais. Dlaczego? Kaip mūsų kūrėjo. Kodėl? Ponieważ Bóg, jako nasz Stwórca, tak nas stworzył, żebyśmy byli szczęśliwi tylko wtedy, gdy jesteśmy w harmonii z Jego moralnymi prawami. Nes Dievas taip mus sukūrė, padarė tokius, kad gyvendami konflikte su jais, gyvendami nuodėmėje, reiškia, prieš tos moralinius dėsnius. Gdy żyjemy w grzechu, w konflikcie z Jego moralnymi prawami, nigdy nie będziemy prawdziwie szczęśliwi. Kai gyvename nuodėmėje konflikte su tais dėsniais, niekada nepasieksime laimės. Człowiek może być tylko szczęśliwy na krótką chwilę w ten sposób. Tik trumpam laiku gali būti laimingas žmogus. Ale to jest tymczasowe i minie. Tai yra laikina ir dingsta. Dlatego w tej chwili ludzkość jest tak ogólnie nieszczęśliwa i widzimy, co się w niej dzieje. Todėl matome, kodėl žmonija nelaiminga, kas vyksta joje. Ludzkość coraz bardziej chodzi własnymi drogami, własnymi ścieżkami. Žmonija vis eina savo keliais. A nawet ta tak zwana wierząca chrześcijańska część ludzkości to wierzy tylko ustami. Net ir ta, kuri yra tikinčioji dalis, tiki tik tai lūpomis.
a sercem są daleko od Boga. Bet širdimi yra toli nuo Dievo. Życie w grzechu na początku jest rzeczywiście atrakcyjne. Gyvenimas nuodėmėje gali būti patrauklus pradžiai. Ale bardzo szybko kończy się to szczęście, to zadowolenie z życia w grzechu. Nes greitai nustoja tai ir duoti pasitenkinimą. I już nie przynosi grzesznikowi zadowolenia. Nebe pasitenkina žmogus. Co wtedy robi grzesznik, żeby jednak być szczęśliwy i zadowolony? Ką reikia daryti nuodėmiautojui, kad vėl būtų laimingas? Zaczyna grzeszyć bardziej niż do tej pory. Pradeda dar daugiau nuodėmiauti, nusidėti nei anksčiau. No bo jakieś zadowolenie chciałby mieć, a już przestał mieć, więc zwiększa, myśli, że jak zwiększę dawkę grzechu, to troszeczkę zadowolenia znowu dostanie. Ir kai jis vėl padidina tą nuodėmės kiekį, jam šiek tiek atsiranda vėl to, reiškia, pasitenkinimo. I rzeczywiście dostaje. Ir būtent gauna. Na krótką chwilę. Trumpam laikotarpiu. I za chwilę znowu nie ma zadowolenia z tego grzeszenia, więc co, trzeba znowu grzeszyć jeszcze bardziej. I takie błędne koło się pojawia. Ir didina nuodėmės intensyvumą. Bet tai būna tik šiek tiek trumpam laikui, trumpalaikė nuodėmingų naudų iš nuodėmės gauna. Po to, żeby na krótką chwilę jakieś zadowolenie z grzechu mieć, jest gotowy grzeszyć jeszcze bardziej. Ir kad turėti bent kokį trupą, mažą tą trupinėlį pasitenkinimo, vis dar daugiau nuodėmiauja. Oczywiście to zwiększanie dawki grzechu, żeby jakieś zadowolenie uzyskać, degraduje jego charakter, niszczy jego charakter. To doze z padidinimas nuodėmės degraduje jego charakter, dar labiau. A degradując swój charakter, staje się jeszcze coraz bardziej nieszczęśliwy. O kai degraduojamas charakteris, jis dar labiau tampa nelaimingas. Potwierdzeniem są słynni i bogaci tego świata. Potwierdzeniem to yra garsus ir turtingi žmonės. Czy słynni i bogaci tego świata sami chociaż uważają się za szczęśliwych? Ale jak mano patys, kad jie yra laimingi? Nie. Marek kiedyś przytaczał dane z Anglii. Iš Anglijos brolis pateikė. Badania różnych organizacji wykazały, że najmniej, we własnej ocenie, najmniej szczęśliwą, zadowoloną z życia grupą to byli kto? Biznesmeni? Biznes. I kto? Tak, biznesmeni i dyrektorzy różnych firm. Czyli zdawać by się mogło ludzie, którzy mają wszystko, co ten świat może zaoferować. Żmonės iš biznes, dyrektory, buvo mažiausiai laimingi. Często tacy ludzie odbierają sobie życie. Dažnai tokie patys sau atima gyvybę. Albo w wyniku życia w grzechu umierają, bo już ich organizm nie wytrzymuje. Nes dėl nuodėmės organizmas neatlaiko ir jie miršta. Nie wiem, czy słyszeliście takie pojęcie, to ono w świecie jest, no możecie sprawdzić w Google, Wikipedia albo gdziekolwiek, Klub 27. W Google, galima pasieškoti, klubas 27 metų. Ten Klub 27 oznacza ludzi, którzy umarli w 27 roku życia. Taki žmonės nesulaukė 27 metų miršta. Ja tą listę sprawdziłem przed wyjazdem. Patikrino to sąrašą. Tam jest, tam, nie wiem, tyle było nazwisk. Myślę, że ponad 100. Oczywiście nie wszystkich ludzi, którzy umarli w wieku 27 lat, bo to trudno, nikt tego nie zbiera. Chodzi o celebrytów, tych słynnych ludzi, zwykle piosenkarzy, artystów. Artysty, dainininkai, garsus žmonės. Z powodu swego talentu zyskują sławę. Dėl savo talento įkopė į šlovės. Popularność, pieniądze. Pinigai, popularumas. A jednocześnie momentalnie, szybciej niż reszta ludzkości, w dół, w grzech, grzech, grzech i degradacja. O jie dar greičiau eina į žemyn nei kiti žmonės į degradaciją. I doprowadzają, wyniszczają się fizycznie tak szybko, że nie mogą przeżyć 27 roku życia. Fizycznie išsekina save, negali gyventi ilgiau nei 27 metų. I świat sam to zauważa i podają, no jest taki Klub 27, ale co sprawia, że oni umierają akurat w wieku 27 lat? No to mogą być 28, 29, 25, 1, ale jakoś taka, jakaś taka granica, nie wiadomo dlaczego, nikt tego nie rozumie. Kas się per ryba nie supranta, kodėl 27 metų, nie daugiau, ile tokiu atveju išsekė, miršta 27 metų. Ale nie musimy rozumieć, fakt jest faktem. Fakt. Ta grupa istnieje. Nebūtinai reikia suprasti. Cechuje się
takim grzesznym trybem życia. Dużo używek, hazardów, intymnych spotkań poza rodzinami, są rodzin nie mają. No, sami sobie, sami każdy wie, jak tacy ludzie żyją. Niemoralny gyvenimas, już šeimos ribų, tak to. Dlaczego tak się dzieje? Kodėl taip yra? Dlatego, że Bóg tak nas stworzył. Nes Dievas taip sukūrė. Żebyśmy jako ludzie odczuwali prawdziwe szczęście tylko wtedy, gdy żyjemy w harmonii z Jego moralnymi prawami. Kad mes kaip žmonės jaustume tikrą laimę tik tada, kai gyvename pagal Jo moralės įstatymus. Tik tada laimingi žmonės buvo. Biblia nazywa to pięknie pokojem Bożym. Tai Biblia vadina Dievo ramybę. I od razu mówi, jest to pokój niezrozumiały dla ludzi tego świata. Ir iš karto pasako, kad šio pasaulio žmonės nesupranta tokios ramybės. Filipiečiams 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Filipiečiams 4:7. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Zauważmy, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Pasakyta, Dievo ramybė pranokstanti visokį supratimą arba visokį protą. Co to znaczy? Jest niezrozumiały przez rozum ludzki, człowieka. Nie wiadomo, jak to się dzieje, że człowiek Boży ten pokój ma. Nesupranta žmonija, kaip jisai turi tas tikintis tokią ramybę. I zauważmy, czego ten pokój Boży strzeże, pilnuje w nas. Pažiūrėkime, ko saugo tą ramybę mumyse. Serc i myśli waszych. Sako, širdies ir jūsų minčių, Kristuje Jėzuje. A gdzie człowiek się martwi? Gdzie odczuwa niepokój, niepewność, lęk przed tym, co? W umyśle i w sercu. Myśli krążą, bo takie rzeczy się dzieją wokół i pełen niepokoju i strachu. O kur yra ta neramybė? Prote ir širdyje. Draskosi, minty sukasi, negali, neturi ramybė. Ale pokój Boży sprawia, że taka osoba nie ma tu problemu w umyśle, z myślami, ani z sercem. Bet Dievo ramybė, jeigu jei tokį žmogų, nebėra problemos pas jį prote ir širdyje. Pamiętamy, co apostoł Piotr robił w noc przed swoją egzekucją, do której nie doszło, ale miało być egzekucja następnego rana, a Piotr był w więzieniu. Co robił w nocy? Prisiminkime, ką Petras veikė, kada buvo kalėjime ir jau čia pat buvo teismas, jau jis turės mirti. Piotr spał. Petras miegojo. Ile ludzi spałoby w noc przed swoją egzekucją, która ma być rano? Kiek gali ramiai miegoti prieš egzekuciją ryte? Jak to możliwe, że Piotr mógł sobie smacznie spać? Kaip Petras galėjo saldžiai? Jutro mnie zabiją, ale idę spać. Rytoj užmuš mane, no, bet reikia įsimiegoti. Niesłychane. Negirdėti dalykų. Nie rozumie człowiek tego pokoju, ale on strzeże naszych umysłów i naszych serc. Todėl žmogui tai yra pranokstanti visokį supratimą, bet mus tikinčiųjų saugo jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Jeśli naruszamy boskie prawa moralne, jeśli gwałcimy zasady sprawiedliwości, jej pažeisime jo moralės įstatymus, to nie zaznamy, to człowiek nie zaznamy, człowiek nie zazna nigdy spokoju. Žmogus neturės ramybės, jei pažeisime teisingumo principus, nerasime ramybės. I to samo w sobie jest argumentem za istnienie Boga. Ir tai savaime yra Dievo egzistavimo argumentas. Bo dlaczego naruszanie praw moralnych ma tak męczyć człowieka? Później. Nes jei ne jis, tas kūrėjas taip sutvarkė, tai kodėl žmogus turi būti kankinamas, neramybėje? Kto tak urządził to w nas? Nasz stwórca czy przypadek od zwierząt? Ar tai kūrėjas padarė, kad jeigu kažką morališkai nesilaikome, neturime ramybės, ar tai padarė gyvūnai per atsitiktinumą? A ponieważ Bóg jest autorem wszystkich praw, nie tylko moralnych, Bóg jest także autorem praw fizycznych tego wszechświata. Dievas yra visų teisių kūrėjas, ne tik tų dvasinių, bet ir visų, kurios yra visata. To łamanie do wszelkich boskich praw zawsze pociąga za sobą konsekwencje. Nesvarbu kokius dėsnius, o dar tik mokslininkai atranda, bet jeigu juos laužome, yra pasekmės. Te konsekwencje są różne, zależnie od prawa, które naruszymy. Nesvarbu, kokie pažeisime. Priklauso nuo to, kokios ryty tai pažeisime. Na przykład, jeżeli ktoś naruszy boskie prawa fizyki,
Pavyzdžiui, to też są boskie prawa, te fizyczne we wszechświecie. Dėsnių pažeidimas fizikos sferoje. To Bóg urządził prawa grawitacji, przyciągania, odpychania i tak dalej. Dievas tai padarė, kad yra atstumimo, šita pritraukimo dėsnė, atstumimo. I jeżeli ktoś naruszy prawo fizyczne, natychmiast jest karany. Jei fizinius tos dėsnius pažeidžiame, šiuo atveju bausmė nedelsinti. Na przykład, gdyby komuś się nie chciało iść tutaj do windy i zjeżdżać na piąte piętro, mówi, tu jest wyjście takie awaryjne, ja sobie skoczę od razu na ziemię i do na parking. No, pavyzdžiui, ta fizinė dėsnė, neįsiu dabar į liftą, čia yra avariniai laiptai, žengiu oru žemyn. Ir prawdopodobnie w najlepszym wypadku połamie sobie nogi. Geriausiu atveju savo kojas pasilaužys. A w najgorszym wypadku zabije się. Usimuš, jeigu dar aukščiau. Naruszył prawo fizyczne, natychmiast z automatu automatycznie jest ukarany. Bóg nawet nie interweniuje. Prawo go ukaże. Naruszyłeś prawo fizyki, jesteś fizycznie ukarany. Fizikos dėsnį pažeidei, čia pat sulūžis. Ale są też prawa moralne, religijne. Bet yra moralinė, psichinė, religinė dėsnė. I w tych przypadkach jedyna różnica jest taka, że kara nie przychodzi natychmiast, tak jak w przypadku prawa fizycznego. Skirtumas ten, no fizinių dėsnių, šiais atvejais bausmė ateina su pavėlavimu. W tym przypadku kara przychodzi z opóźnieniem, ale jest potworna. Yra žiauri, bet vėluojanti, su pavėlavimu ateina. O wiele poważniejsza niż, często poważniejsza znacznie niż kara fizyczna. Daug vėliau nei fizinė pažeidus dėsnį. Możemy to zauważyć na przykładzie tak zwanych wielkich imperiów tego świata. Galima tai matyti iš keturių didžiųjų universalių imperijų pasaulyje. Wiemy, że mieliśmy takie imperium Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Turėjom tokias imperijas Babilono, Medopersų, Graikijos ir Romos imperijų. Dlaczego upadł Babilon? I przyszła Medopersja. Potem upadła Medopersja, przyszła Grecja. Dlaczego upadła Grecja, przyszedł Rzym? Dlaczego one upadały i przychodziły w ich miejsce inne? Dlaczego? Kodėl Babilono imperija žlugo, atėjo Medopersų? Medopersija žlugo, atėjo Graikų. Ir Graikai žlugo, atėjo Romos imperija. Kodėl tai įvyksta? Czy upadły dlatego, że zabrakło im żołnierzy albo pieniędzy na żołd? A dėl to, kad joms pritrūko kareivių, ginklų ar pinigų tom imperijom? No nie. Nie. Przecież jak jest duże imperium, to tylko rośnie siłę. Coraz więcej żołnierzy, coraz więcej pieniędzy na wszystko. Ir pinigų daug, ir ginklų, kuo didesnė, to daugiau. Ale okazuje się, że potem przychodzą jakieś dzikie plemiona na koniach, z szabelkami, bez zbroi i pokonują wielki Rzym. Pasirodo, ateina kokie laukiniai kariautojai ant žvėrelių su kilpomis ir nugali tokie imperiją. Kad mes pasimokytume čia. Było to spowodowane upadkiem moralnym tych ludzi w tych imperiach. Tai įvyko žlugimai dėl sugėdimo moralinio nuosmukio. Oni coraz bardziej pławili się i żyli w grzechu i w wyuzdanych orgiach. Jie gyveno orgijose nuodėmėj. Osłabiali się nie tylko duchowo, moralnie, ale i fizycznie. Nie tylko dwasiszkę, bet ir fizyczkę nusilbdavo. I po pewnym czasie, nie od razu, ale po iluś latach, może nawet po 50, może po 100, byli już tak słabi, że fizycznie nie potrafili się obronić przed słabszym wrogiem. I po tam tikro laiko, galbūt po 50 metų, ant tiek nusilpo, kad juos nugalėjo. Wcześniej takich ludzi podbijali z łatwością i nimi rządzili. Ir užkariaudavo ir jais valdydavo. A teraz ludzie tego typu przychodzą i niszczą ich całe imperium. O dabar ateina ir sunaikina visą imperiją. Działa tu zasada, którą chciałbym zacytować, żebyśmy też sobie ją zapamiętali. 4 Mojżeszowa 32. Veikia taisyklė, kuri yra Biblijoje. Paskaitykime 4 Mozės. 4 Mojżeszowa 32, 23. 32, 23, pakartoto įstatymo. 32, 23. Nie wiem, jak to będzie po litewsku, czy będzie tak samo oddane, ale powinno być szczególnie na końcu tak. Lecz jeżeli tak nie postąpicie, wtedy zgrzeszycie przed Panem. A wiedzcie, że, i to najważniejsze teraz, grzech wasz znajdzie was. Jest tak samo w litewskim, że grzech wasz znajdzie was na końcu? 23, 32 rozdział, 4.
Werset 23. To jest... Jeszcze na który skończysz wers? Skończysz? Cyfrów, tak? Nie wiem, że Skejcio to jest czwarta Mojżeszowa? Nie, to chyba nie czwarta Skejcio. Ja tam nie znam po litewsku, tylko w task. Skejcio w kurniku. Może to Pakarkoto to jest czwarta? Piąte może. Piąta jest Pakarkoto. No ale ja mam, to jest czwarta. Ja Skejcio jest czwarta? 32. Jeszcze raz. 32. 23. Jeszcze dalej, 32. Jakieś 23 do, gdzie to będzie? O tu. Jei nedarysite, ką sakote, tai nusidėsite viešpačiui. Ir žinokite, kad būsite nubausti. Jest tam jakaś taisy... że grzech wasz znajdzie was? Nie yra pas mus, kad nuodėmė suras jus. A będziecie ukarani. Ukarani, tak. No. Ale dosłownie, bo różne przykłady różnie oddaję. Ja też u siebie w Biblii swojej zmieniłem, bo trzeba zawsze porównać różne przykłady. To, co jest po litewsku, jest w myśl jest prawidłowa. Zostaniecie ukarani, ale dosłownie jest powiedziane grzech wasz znajdzie was. Mintis teisinga, bet originale nuodėmė suras jus. Ale to, co oznacza to samo, że będziecie za to ukarani. Jeśli nie będziecie przestrzegać praw, które ja, Bóg, ustanawiam, to ten grzech, czyli naruszenie moich praw, znajdzie was, jakiś ukaże trochę, no. Jeżeli nie będziecie robić to, co mówicie, a nie co Bóg, to, co mówicie... Lecz jeżeli tak nie postąpicie... Tak, co mówicie, to będzie kara. A, to jest inaczej. No to być, ale trzeba byłoby porównać. Macie w litewskim różne przykłady, czy tylko jeden tłumaczenie na litewski jest? Galdite turi dar vertimą. Można byłoby porównać inne przykłady. Inne, paskaitykite 32, 23. Jak sobie radzą. Skejčių. To dużo nie zmienia, bo w sumie, jeżeli nawet... Jeśli nie daliście, tikėkite manimi, būsite nusidėję viešpačiui, galite być tikri, kad jūsų nuodėmė... kad jūsų nuodėmė jūs padės. No. Podobno. Podobno. Nie będziecie robili. To, co no, mówicie, co, chodzi o to, że tak jak powinien... Nie, tam w ogóle robicie, a tu to, co mówicie... Czyli tam jest lepiej, bo tam nie ma tego, co mówicie. Tylko już jak nie posobicie tak, jak Bóg... A jeśli to i to, nie robicie i nie mówicie, to Panu będziecie... Będziecie ukarani. Będziecie ukarani. No przed Panem będziecie ukarani. Ale nawet z tym dodatkiem, jak mówicie, Bóg coś pewnie do nich, tutaj mamy tu już kontekst, że Bóg do nich coś mówi, oni mówią tak, zrobimy jak Boże mówisz, a potem Bóg im mówi, a jak nie zrobicie, tak jak mówicie, bo ja wam powiedziałem, że tak, jak tak nie zrobicie, chociaż mówicie, że zrobicie, to pamiętajcie, że was grzech znajdzie was, albo będziecie ukarani. Nie was sako. Taip ir taip, įstatymas, mes sakome, padarysime, bet vat, nusidėsite ir būsite nubausti, jeigu to nedarysite. Išėjimo 15, išėjimo 26, 15, išėjimo 15, 26. Negalim tęsti diskusijos, dar septintas argumentas laukia. I na tym kończymy argument szósty, a jeśli chodzi o ten werset, grzech wasz znajdzie was, albo będziecie ukarani, to zrobię oddzielny wykład, bo na to ten werset zasługuje. Atskira paskaita, turėsime nes vertą šeimutę paskaitos. A teraz argument siódmy, ostatni, bo na pewno czujemy zmęczenie. Ja tu stoję, już mówię i mówię. Septintas argumentas, nes jaučiame turbūt nuovargį. Siedem minut i skończymy. Septynios minutės ir baigiamės. Czyli proszę jeszcze o 7 minut skupienia. Dar septintas argumentas per septynias minutės bandykime. Zwłaszcza, że jak wymienię argument numer 7, to niektórzy się mogą bardzo zdziwić. Nes išgirdę septintą argumentą nustebsite. Ponieważ moim argumentem numer 7 jest kod DNA. Nes tas septintas argumentas DNR kodas. I zacznę od cytatu na temat tego kodu DNA. Pradėsiu cytatą. To jest książka do biologii w polskiej szkole średniej. Biologijos vadovėlis. Pewnie podobne macie u siebie. Turbūt turite panašius. W litewskich szkołach, po litewsku. Lietuvių knygos, no, mokyklose. Wszystkie, cytuję.
Wszystkie organizmy praktycznie w ten sam kod kodują informacje. Wszystkie organizmy informacje kodują praktycznie w jednoty. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów. Genetyczny kod jest dla wszystkich organizmów uniwersalny. Cecha ta zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Ši savybė nusipelno ypatingo dėmesio, nes ji įrodo bendrą gyvūnų organizmų kilmę. Za chwilę wrócę do ciągu dalszego, ale powiem, że z tym całkowicie się można zgodzić jako chrześcijanie. Ir mes kaip krikščionys galime sutikti su tuo. Ale następne zdanie to już jest przypuszcza się, i zaraz zobaczymy, co oni nam napiszą, a co my z kolegą musimy skorygować. To już jako darmo prielaida. Czyli wracam do cytatu. Grįžtam prie citatos. Przypuszcza się, że uniwersalny kod genetyczny został przez nie odziedziczony po ich wspólnym, żyjącym ponad 3 miliardy lat temu przodku i nie ulegał już później większym zmianom. Darmo prielaida, kad uniwersalų genetinį kodą jie paveldėjo iš savo bendro protėvio gyvenusio daugiau nei prieš 3 miliardus metų. Ir vėliau didelių pokyčių nepatyrė. Pamiętamy, co mówiłem o tych milionach? 3 miliardy lat temu podobno żył przodek. Teraz jak jest? Gimiliardy, per juos, vat, keitė se pasikė. Ktoś zapyta, jaki to ma związek z naszym tematem? Kažkas paklauso, kokį ryšį turi tai su mūsų tema? Żeby to wyjaśnić, muszę zacząć od stwierdzenia albo przypomnienia, że alfabet hebrajski, także grecki, oznacza litery, ale także liczby. Pradėkime nuo to, kad hebrajų ir graikų abecėlės raidės be raidžių taip pat reiškia ir skaičių. W literskim też tak jest, że niektóre litery mają wartość liczbową? Nie. U nas w polskim to niektóre? To co? Nie mają? To łacina. Z łaciny mamy tam, niektóre łacińskie mamy. Łacinu. Ale w hebrajskim i w greckim to było... Ale w hebrajskim i w greckim to było powszechne. Każda litera była jednocześnie liczbą. Bet hebrajų ir graikų kiekviena raidė turi skaitmeninę reikšmę. Z tego wniosek, że każde słowo zapisane literami miało także swoją wartość liczbową. Jeśli chodzi o nazwę i imię Boga, te cztery spółgłoski JHWH, to te litery też mają wartość liczbową. Każda literka ma jakąś liczbą, jest także jakąś liczbą. To z raidės turi vertę. Kto chce sobie zapisać, to sobie niech zapisze. J to 10. Kas nori užsirašyti J, to 10. H 5. H 5. V 6. V 6. I H 5. H 5 taip pat. Dodajmy to razem. Sudėkime. 26. 26 zgadzam. Tak, czyli JHWH, jeżeli pod literki podstawimy liczby, dodamy, mamy 26. Czy mogę krótko pokazać przez kamerę? Tak, tutaj właśnie. Mhm. 15, 16, 16. Sudėkime JH, VH, ir matote skaičius, i toliau tęsime. No ale ktoś pyta, już nam wprowadzasz nam te litery, ale nadal nie wiemy, jaki to ma związek z naszym tematem, czyli z kodem DNA. Kas nors vėl paklaus, ką ir kas, kas iš to, kaip tai susiję su mūsų temą. Więc muszę pokazać, jak wygląda kod DNA. Turiu parodyti, kaip atrodo tas DNA. Najpierw pokażę taką kolorową, tak, to, tak pokażę wszystkim, tak dosyć widać z daleka. Mniej więcej każdy widział gdzieś tam w internecie, w telewizji, taka spirala, która idzie. Teraz do kamery. Macie ta spirala, którą daugelis, pierwszej rodem per kamerę. Kod DNA, tak jest przedstawiany. Tutaj za dużo, tutaj tylko widzimy, jak on wygląda. A teraz mam jeszcze jeden rysunek tego kodu DNA, już taki bardziej techniczny. O tak wygląda z daleka, czyli tam są już jakieś te wartości, jakieś tam składniki tego kodu, tak? Techniczny, tak? Pokażemy tutaj. I teraz najciekawsze. Już każdy widzi swoimi oczami, jak ten kod DNA wygląda. I teraz... Najpierw pokażę na sali, potem może pokażemy do kamery. Ta spirala idzie tak, 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 tak i tak do góry, prawda? Ma to tequila, ta spirala i na wierzchu. A może tak sobie jednocześnie będzie w kamerze tutaj trochę? O, przynajmniej tak stanę. Czyli ten kąt idzie do góry, o tak widzimy, się pnie pod pewnym kątem. Trochę bliżej. Trochę bliżej. Jak rękę tu. O. Aha.
Tak, kot pnie się do góry pod pewnym kątem. Tak, tam tikras laipsnis yra, kilimo į viršų. Nie jest on płaski, nie jest też pionowy, tylko tak idzie o tego, prawda? Tak, czy kiedy nas bet wingiuotai kyla spirale į viršų. I ciekawe jest to, pod jakim kątem on się wznosi do góry. Ir kokiu laipsniu kylama į viršų. Domyślamy się? Ar suprantate? Pod jakim kątem? Atspiesite? Tutaj jest napisane małymi literkami. Czy możemy sobie jednym sprawdzić? Tutaj jest ta mała literka, to pewnie z daleka nie widać. W kamerze może pokażę, to zobaczą. O. 26 laipsni. 20, kąt 26. 26 laipsni. A przypominam, że przed chwilą powiedziałem, że nawet zgodnie z nauką, kot, tak, ten kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów, nie tylko dla człowieka. Sakim, nie tylko tej żmogoj tej ale uniwersalus to skoda z visiem. Czyli wszystko, co żyje, ludzie, zwierzęta i rośliny mają kod genetyczny, który w ten sposób idzie do góry, 26 stopni. Visame, kas yra, kur yra gyvybė, yra tas kodas, ir lapose, ir augalose visu. Przypadek? Ar tai atsitiktinumas? I przypadek, że JHWH to też 26? Ir atsitiktinumas, kad JHWH irgi 26 yra. Czyli nie przypadek, tylko podpis autora pod swoim dziełem. Nie atsitiktinai, to yra parašas po kiekvieną kūrybą. Tak jak malarze tworzą często obrazy, nie wiem, czy te obrazy, które to wiszą na dole w rogu mają nazwisko autora, często tak bywa, że autor na dole obrazu się w rogu podpisuje. Tak, paveiksle apačioj też nasi autorius pasirašo, nutapęs. A Bóg podpisał się kodem genetycznym, który, przypominam, jest taki sam dla wszystkich organizmów żywych. Ludzie, zwierzęta, rośliny. Takie wszystkie organizmy, które dzieło ta parasza, sabija. I to był mój siódmy, ostatni argument za tym, dlaczego wierzę, że taki ktoś jak Bóg, który nas stworzył, istnieje. I to było siódmy argument, że Dievas egzystuje, pasirašęs visoje savo kūryboje. Mało tego, że istnieje, może to, kiedy egzystuje, to jeszcze jest tak doskonały i dobry, że przewidział po upadku nas w Edenie odkupienie w Jezusie. Jest to antygiaras, kiedy numatę, kiedy to jest blogu i pasauli, numatę atpirkieje. Przewidział wzbudzenie z grobu wszystkich ludzi, aż do samego Adama i Ewy. Numatę, kiedy wszyscy żmonės bus prikelti iš kapu i kipat Adama i Ewy. Żeby wszyscy ludzie, którzy wyszli od Adama i odziedziczyli po nim grzech i śmierć, i wszyscy, którzy išėjo iš Adomo, paveldėjo tą nuodėmę, dzięki okupowi Jezusa mogli mieć ten grzech, ten wyrok zdjęty z siebie. Dėl Jėzus atpirkimo bus nuimtas tas prakeikimas. Żeby mieli szansę w restytucji po powrocie z grobu wrócić do pełni doskonałości. I restytucja Chrystus Królestwa metu, je grįši iš kapu ir pasieks tobulumą. I żyć wiecznie w raju, w Edenie, który rozszerzy się nie tylko z tego jednego miejsca, jak kiedyś było, tylko na całą ziemię. I rojus było tylko fragmentas ziemi. I ten fragmentas įsiplės visoje ziemi rojus bus. Innymi słowy, Bóg powróci do swego pierwotnego zamiaru, który upadek człowieka spowolnił, ale nie unicestwił. Dievas sugrįš prie savo pradinio to sumanimo, jis laikinai buvo sustabdytas, bet grįžtama bus prie to įgyvendinimo. Stworzenia na ziemi istot podobnych do niego w niebie, którzy doskonale, szczęśliwie żyją bez końca na doskonałej ziemi. Ir bus sukurtos panašios esybės iš žmonių, tokios turinčios dievišką prigimtį ir amžiną egzistavimą pats iš savęs. Cieszmy się, że taki Bóg istnieje i że to On jest naszym Stwórcą. Dziękujemy, kiedy egzystuje toks Dievas i kad jis yra mūsų visų kūrėjas. Życzę błogosławieństw dla wszystkich. Dziękuję za uwagę. Dziękuję visiems už dėmesį. Amen.